Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich po wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję z gotowością do dalszych bojów. Chcę przypomnieć Państwu, po co się tutaj spotykamy. Przede wszystkim po to, żeby się przeciwstawić wszechogarniającej mieliźnie intelektualnej, kontynuując styl myślowy profesora Bogusława Wolniewicza. No i nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć. No, jednym z naszych zadań jest popularyzacja, to właśnie niewygodne słowo, w tym sensie popularyzacja, żeby trafiała myśl profesora Wolniewicza do nowych, młodych odbiorców i słuchaczy. Nic tak nie zagrzewa do boju jak sukcesy. Mam te sukcesy dwa takie na myśli, połowiczne, o których chcę Państwu wspomnieć. Po pierwsze, pan Tomasz Sommer zrobił sporą część swojego filmu, wykonał już mnóstwo zdjęć. To oczywiście potrwa kilka miesięcy, no ale wszystko na to wskazuje, że film Sommera o profesorze Wolniewiczu powstanie pod naszymi auspicjami, to znaczy fundacji. I druga przechwałka taka, że wkrótce będzie można czytać w internecie, nie na YouTubie, nikt tego nie zdejmie, teksty profesora Wolniewicza przetłumaczone na angielski. Pierwszy pojawi się już we wrześniu. Szczegóły podam Państwu za dwa tygodnie, bo ma się odbyć premiera, a no ja nie jestem zabobonny, ale żeby nie zapeszyć, nie będę mówił. No i chyba tyle. Mamy dzisiaj w planie, jak Państwo wiecie, dwa wystąpienia, dwa referaty. Pierwszy referat wygłosi pan profesor Tomasz Bigaj, którego króciutko przedstawię. Profesor tytularny, bywalec Stanów Zjednoczonych i Oksfordu, ponad 30 lat pracujący na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się ontologią. Jego referat będzie pierwszy, a później po przerwie mamy pana doktora Łosia, który przepraszał głównie pana profesora Bigaja, że nie będzie mógł obecny być, bo jest w pociągu, jedzie z Koszalina, więc proszę w jego imieniu o wybaczenie. Dobrze, oddaję w takim razie głos pan profesor Tomasz Bigaj. Słuchamy. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim jest mi bardzo miło, że moim referatem będzie zainaugurowany nowy rok, można powiedzieć tak, akademicki, czy część tego seminarium. Proszę Państwa, kiedy otrzymałem to miłe zaproszenie od pana profesora Okołowskiego, no to oczywiście zastanawiałem się, jaki temat byłby tutaj najlepszy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to seminarium jest tutaj głównie nachylone na jakby myśl polityczną, społeczną, etyczną profesora Wolniewicza. To są bardzo ciekawe zagadnienia, ja z wielkim zainteresowaniem tutaj słucham referatów wygłaszanych, natomiast no, niestety nie jest to moja, ściśle rzecz biorąc, dziedzina specjalności. W związku z tym no, pomyślałem, że spróbuję tutaj znaleźć jakiś temat, który by jakoś komponował się z moimi zainteresowaniami. No i przepraszam, ale jak się powie tak ludziom, że Wolniewicz i ontologia sytuacji, tak, to się nie kłócą o te sprawy, więc oczywiście. Nic dziwnego, jasne, że taki temat. Jasne, no więc właśnie w związku z tym jakby tutaj temat tego mojego wystąpienia będzie związany z pracami profesora Wolniewicza dotyczącymi właśnie tych ontologiczno-semantycznych zagadnień, ontologia sytuacji i tak dalej. Natomiast takim jakby zwornikiem, punktem wspólnym będzie to pojęcie, które tutaj chciałbym wypuklić, pojęcie światów możliwych. Więc ja sobie tutaj postawiłem taki cel w tym mini referacie, żeby dokonać takich pewnych porównań, jak to pojęcie funkcjonuje no, na gruncie powiedzmy współczesnej filozofii analitycznej oraz właśnie jak ono było, bo niewątpliwie ono było wykorzystywane, pojawiało się właśnie w pracach, w pismach profesora Wolniewicza. Także taki tu jest jakby mój ogólny zamysł. Oczywiście z konieczności będzie to tylko pewnego rodzaju zarys, w szczegóły techniczne nie zamierzam wchodzić. Nie ma tutaj ani jakby miejsca, ani czasu, żeby to robić. Natomiast taki powiedzmy pewnego rodzaju ogląd, rzut oka jakby z lotu ptaka, można by tak powiedzieć. Dobrze, więc tak jak tutaj na moim pierwszym slajdzie jest napisane, chciałbym zacząć właśnie od tego pojęcia światów możliwych, wszystkim od użyteczności. Więc wydaje mi się, że to jest chyba dość
dość powszechny fakt, znany, że pojęcie światów możliwych jest używane obecnie w filozofii niesłychanie często. Jest to, można powiedzieć, jedno z głównych narzędzi współczesnej filozofii analitycznej. Samo to pojęcie zaczęło swoją funkcję od rozważań na temat księg. Aha, dobrze, dziękuję. Zaczęło się to od rozważań semantycznych na temat semantyki modalności. Dwa główne pojęcia modalne, pojęcie możliwości, konieczności, które no sprawiało dużą trudność logikom i filozofom do pewnego momentu, do którego właśnie filozofowie tacy jak Kripke i wielu innych zauważyli, że można by tu wprowadzić właśnie takie pojęcie świata możliwego, które by eksplikowało nie tylko jakby sens tych modalnych terminów, ale także wzajemne relacje logiczne, bo to jakby jest tutaj kluczowe. Prawda? No więc wszyscy mam wrażenie, że zetknęli się troszeczkę z logiką czy filozofią, no wiedzą, prawda, że definiujemy sobie na przykład pojęcie możliwości poprzez stwierdzenie, że jakieś zdanie jest możliwe zawsze i tylko wtedy, gdy ono jest prawdziwe w pewnym świecie możliwym, jakieś zdanie jest konieczne, gdy jest prawdziwe w każdym świecie możliwym, no, w każdym spełniającym pewne warunki dostępny do świata rzeczywistego. W każdym razie no, ta semantyka modalności umożliwia nam jakby przekład tych właśnie zdań, tych zdań modalnych na właściwie zdania języka, jak to się mówi, kwantyfikatorów, czyli dla każdego, dla pewnego. Do tego oczywiście dodajemy takie analizy semantyczne, jak na przykład kwantyfikacja ścisła, którą się odróżnia od tak zwanej materialnej, a także na przykład, jako jeden z przykładów podaję tutaj bliskie mojemu sercu niejako okresy kontrfaktyczne, czy kontrfaktyczne okresy warunkowe, jak to się mówi, którymi się dość intensywnie zajmowałem w kontekście fizyki, które również są analizowane no, właśnie na gruncie pojęcia światów możliwych. Natomiast ta semantyka nie wyczerpuje tutaj zastosowań światów możliwych. Okazuje się, że one także mają bardzo użyteczne jakby zastosowanie, są niesłychanie użytecznym narzędziem w analizach ontologicznych. I tutaj są takie fundamentalne zagadnienia ontologiczne, jak pojęcie przyczynowości, determinizm, prawa przyrody, wolna wola. Jak wolna wola, no to jeszcze nawet idziemy tutaj w kierunku też etyki, odpowiedzialność i tak dalej. To są wszystko pojęcia, które, jak się okazuje, dadzą się bardzo ładnie eksplikować przy pomocy właśnie odpowiednio użytych koncepcji światów możliwych. Także to tak jakby tutaj ten wstęp ma na celu właśnie jakby pozytywnie usposobić Państwa do tego pojęcia. Oczywiście światy możliwe mają swoich wrogów także, czy osoby, które nie lubią tego pojęcia. Natomiast no, jednak niewątpliwie wydaje się, że jeszcze długo one będą nam tutaj służyć i się tak łatwo nie wygodzi. No ale oczywiście powstaje takie pytanie, co to są w ogóle te światy możliwe, tak? Co to takiego jest? I tutaj mamy jakby takie dwie główne koncepcje, albo może raczej dwa główne nurty. Oczywiście one się mogą rozbijają na jakieś tam podkategorie i tych koncepcji jest bardzo wiele, ale zasadniczo można wyróżnić dwa główne nurty takich interpretacyjne. Jeden nurt nosi nazwę realizmu modalnego, związany z nazwiskiem, które się będzie pojawiać jeszcze wielokrotnie, Davida Lewisa. To jest tak zwane podejście ontologiczne. Za chwilę to pojęcie troszeczkę dokładnie przedstawię, natomiast właśnie jako alternatywę względem tej koncepcji realizmu przedstawia się coś, co właśnie tutaj wzbudziło pewne właśnie uśmiech może na twarzy niektórych osób, to pojęcie erzacyzmu, czyli zastępczości. Tak? Erzacyzm to jest takie pojęcie do światów możliwych, gdzie zamiast właśnie realnego świata się proponuje pewien zastępnik, tak zwane podejście lingwistyczne. Może powiem dwa słowa na temat realizmu modalnego Lewisa, to jest oczywiście temat na osobną jakby tutaj spotkanie, ale tak w najogólniejszych zarysach dla Lewisa światy możliwe to są byty tego dokładnie samego rodzaju, co świat rzeczywisty. Tak? Czyli świat rzeczywisty no to jest taki ogół, można powiedzieć, przedmiotów fizykalnych. No, oczywiście to jest kwestia otwarta, czy tylko fizykalne, czy jeszcze są jakieś inne przedmioty o charakterze na przykład niematerialnym, abstrakty i tak dalej. To jest osobna sprawa, no, ale w każdym razie jakoś tam się zgadzamy, że świat rzeczywisty składa się z tych bytów, przedmiotów materialnych, połączonych pewnymi relacjami, posiadającymi pewne własności. I przede wszystkim bycie czasoprzestrzennym tu jest kluczowe. Tak? To jakoś tam
są te przedmioty zlokalizowane względem siebie czasoprzestrzennie. I dla Luisa światem możliwym jest świat, który jest jakby taka sama realność jak nasz świat, tylko że no ona się różni. Tak na przykład, że w jednym świecie możliwym właśnie jesteśmy tutaj zgromadzeni i dyskutujemy właśnie filozofię, no powiedzmy pojęcie światów możliwych, a w innym świecie możliwym możemy być zgromadzeni i dyskutować coś zupełnie innego. Tak? I to byłby jakby inny świat, ale on się fizycznie niczym nie różni, w sensie, że tam są też ludzie, tacy jak my, i oni rozmawiają i dyskutują i są jakieś tam wzajemne ich relacje i tak dalej. Ta koncepcja wzbudziła wiele kontrowersji, jak Lewis mówił właśnie ironicznie. Pierwszą reakcją było szerokie otworzenie oczu. Tak? To jest takie właśnie, jak to? Wierzysz w coś takiego, że są jakieś takie niezależne jakby byty? No i wiele wątpliwości się pojawia. Dwa słowa może powiesz, dwa słowa. Tak. Who is Lewis? Bo nie wszyscy wiedzą, kiedy te jego idee jakby znalazły się tak na rynku. No tak, to może jakoś tam, nie będę tutaj takiej całej biografii, no... Nie, ogólnie. No tak, no David Lewis, jeśli dobrze pamiętam, zaczął swoją działalność w latach 60., później te główne jego prace... 60. lata XX wieku. To jest końcówka 60. lat, ale to początki, potem 70., 80., autor mnóstwa artykułów, prac, książek na temat właśnie podstawowe tematy ontologiczne, ale także logiczne. On zaczynał jako taki właśnie bardzo, bardzo jakby ostry logik formalny, a potem stwierdził, że formalizm to jednak nie jest wszystko, że trzeba jeszcze tam wypełnić to treścią filozoficzną, zaczął pisać rzeczy bardziej filozoficzne. No w każdym razie znany właśnie z swoich tych analiz modalności, ontologii, przyczynowości, bardzo, bardzo wielu zagadnień. Zmarł przedwcześnie, w 2000, jeśli dobrze pamiętam, drugim roku. To wielka strata, bo jeszcze w pełni jakby sił twórczych. No, inspirował całą tutaj jakby całe pokolenia filozofów analitycznych za granicą, a także w Polsce. Dobrze, proszę Państwa, więc wracając do tego realizmu modalnego, takie pierwsze pytanie, jakie się może pojawić, to jest takie, jak to jest możliwe, że jeżeli te światy możliwe są takie czasoprzestrzenne jak nasze, to czy my możemy do nich dotrzeć, tak? Czy one gdzieś są odległe od nas, czy jest sens pytać właśnie, jak bardzo odległy od nas jest świat możliwy, w którym tam dzieje się Tora, czy tam tamto. Na to Lewis odpowiada nie. Ponieważ kluczowe jest to, że światy możliwe względem siebie są nieporównywalne czasoprzestrzenią, więc to mają zamkniętą całość. Tak? Dlatego my nie możemy dotrzeć do tych światów możliwych innych. Tak? One są czasoprzestrzenne w środku względem siebie, znaczy przedmioty, które są wewnątrz jakby, natomiast nie ma relacji czasoprzestrzennych między nami a tymi innymi światami. Oczywiście bardzo wiele można mówić tu o rytmie modalnym, to pojęcie świata rzeczywistego, tak zwana okazjonalność pojęcia rzeczywistego świata, świat dla każdego jakby dla osób, które mieszkają w danym świecie możliwym, ich świat jest świat rzeczywisty, światem rzeczywistym, a nasz jest tylko dla nas. Dla nas to może ważne będzie to, że to prawdziwość, to fundamentalne pojęcie, które jest potrzebne do semantyki, modalności, prawdziwości w danym świecie. Nie, ono jakby na gruncie tej koncepcji może przybrać taką tradycyjną formę arystotelesowską, czyli jakby zgodność z rzeczywistością. Tak? Tak jak mówimy właśnie, że pada deszcz, jest prawdziwy zawsze tylko wtedy, gdy tak w rzeczywistości jest, prawda? Gdy jest odpowiednik rzeczywisty, tak? Zdanie pada deszcz w pewnym świecie możliwym jest prawdziwe zawsze tylko wtedy, gdy w tym świecie możliwym autentycznie pada deszcz. Tak? Tutaj nie ma żadnego jakby, żadnych jakichś takich właśnie zastępników czy czegoś. Czyli można tutaj jakby przyjąć taką dosłowną definicję prawdziwości. Natomiast wielu filozofom to się nie podoba. Mówią, że to jest jakieś takie postulowanie bytów ponad potrzeby, prawda, Brzesława Okhama, jak można postulować przedmioty materialne, co do których nie mamy żadnego dostępu, prawda, epistemologicznego, fizyczne. No więc oni jakby, ci filozofowie wolą uważać, że światy możliwe to są pewne konstrukty językowe. Tak? Czyli my jakby tworzymy światy możliwe przez jakieś takie wyrażenia typowo językowe. No i na ogół się mówi, że tym światem możliwym to jest coś takiego jak niesprzeczny, wyczerpujący opis. Czyli inaczej kompleksy zdań. Tak? Kompleksy zdań, które jakoś tam wyczerpująco opisują pewną możliwą rzeczywistość. Tak? Natomiast same w sobie no, nie są tym rzeczywistością. Lewis właśnie wymyślił to pojęcie esencjalizmu tak troszeczkę ironizując. Prawda? Zastępczość.
I to jest charakterystyczne, że jeśli przyjmiemy ten erzac, to prawdziwość w danym świecie możliwym przestaje być taka arystotelesowska, taka jakby porządna, tylko staje się po prostu takim, jakby skoro świat możliwy to jest kompleks pewnych twierdzeń, no to bycie prawdziwym to jest po prostu bycie jednym z tych zdań, tak? Czyli w gruncie rzeczy jakby tożsamość jednym z takich zdań w tym kompleksie. To jakby nie mówi nam nic o jakiejś rzeczywistości, tylko po prostu mówi, wybieramy to zdanie i uważamy, że ono jest w tej rzeczywistości, w której ona, które to zdanie jakby tworzy, ono jest prawdziwe. Takie właśnie erzacystyczne pojęcie prawdziwości. Dobrze, no więc teraz przejdźmy, jaka mogłaby być koncepcja światów możliwych u profesora Wolaniewicza. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że u Wolaniewicza nie znajdziemy takiej rozwiniętej koncepcji światów możliwych. One się pojawiają przy okazji, tak? W związku z tym jakby tutaj no, musimy jakoś tam troszeczkę wyeksplikować ją z tych rozważań. Ja się opieram głównie na jego takiej fundamentalnej pracy formalnej Ontologia sytuacji. To jest taka malutka, cieniutka książeczka. Bardzo trudna zresztą. Ona jest mała, ale naprawdę, żeby ją dobrze przegryźć, to trzeba naprawdę bardzo dużo wysiłku. Zachęcam do tego wysiłku, bo to warto, natomiast no, nie jest to łatwa lektura. I teraz ja będę bronił takiej tezy, że światy możliwe Wolaniewicza są takie troszeczkę pomiędzy tym właśnie ujęciem ontologicznym a erzacystycznym. One mają element ontologiczny mocniejszy niż erzacyzm, ale niewątpliwie jest silniejszy związek z językiem niż u Lewisa, więc to będzie taka jakby troszeczkę droga pomiędzy. To jest taka moja teza, mam nadzieję, że ona się da uzasadnić na podstawie tego, o czym w tej chwili, o czym za chwilę będę mówił. Dobrze, no więc żeby przedstawić tę koncepcję światów możliwych wolniewiczowską, no to musimy niestety przedstawić pewne elementy tej formalno-ontologicznej teorii, którą on nazywa ontologią sytuacji. Oczywiście to będzie bardzo, bardzo powierzchowne i tylko takie fragmentaryczne ujęcie poglądowe. Nie będę wchodził bardzo jakieś tam, zagłębiał się w detale, ale chodzi o to, żeby właśnie uchwycić to kluczowe dla nas pojęcie światów możliwych. Oczywiście fundamentalnym pojęciem ontologii sytuacji jest pojęcie sytuacji. A co to jest sytuacja? Tej sytuacji się tam nie definiuje, no bo formalnie, ponieważ formalnie, no to oczywiście jest cały zestaw abstrakcyjnych aksjomatów, które jakoś tam charakteryzują. Natomiast tak nieformalnie byśmy powiedzieli, że sytuacja to jest pewien korelat zdania, tak? Wyrażeń zdaniowych, obiektywny korelat, to co zdanie opisuje. Czasem się też używa tutaj pojęcia obiektywu. No więc prosty przykład, pada deszcz, opisuje to, że pada deszcz. Jest jakaś ogólna sytuacja, którą my charakteryzujemy jako właśnie padanie deszczu, tak? Pada deszcz. My nie rozbijamy to, co jest charakterystyczne dla tych ontologów sytuacji, że oni nie rozbijają tej sytuacji na takie fragmenty, jak na przykład, nie wiem, tak jak w zdaniach mamy podmiot i orzeczenie, prawda? Często akurat słowo zdanie pada deszcz jest trudnym zdaniem akurat gramatycznie, ale powiedzmy, że jakieś tam zdanie, nie wiem, Jan Kowalski jest filozofem, prawda? No to mamy tego Jana Kowalskiego, to jest podmiot, bycie filozofem, jakieś orzeczenie. No to się tak tradycyjnie jakoś tam rozdziela, mamy przedmiot, prawda? Obiekt Jan Kowalski i własność, bycie filozofem i ta własność przysługuje temu Janowi. No teraz na gruncie ontologii sytuacji tego się nie robi. Po prostu mówi się, że to jest taka pewna ogólna sytuacja, my jej dalej jakby nie analizujemy. Znaczy możemy ją analizować, ale w innym sensie, nie rozbijając na jakby takie dodatkowe byty. Podstawowym bytem jest sytuacja. Dobrze, więc teraz, żeby tu przedstawić tą formalną teorię Wolaniewicza, to oczywiście właśnie zaczyna się tutaj od języka, co sugeruje, że ta koncepcja będzie taka bardziej lingwistyczna. Zaczynamy od pewnego języka J, on jest językiem nadbudowanym nad klasycznym rachunkiem zdań. Klasyczny rachunek zdań, to czego się uczymy, prawda, w elementarnym kursie logiki zawsze, podstawowe tam zmienne, jakieś tam P, Q, R, koniunkcja, alternatywa, implikacja, negacja i tak dalej. Natomiast jakby nie wchodzimy w tę strukturę zdaniową wewnętrzną. To nie jest rachunek predykatów, to nie jest rachunek kwantyfikatorów. Nie rozbijamy tych zdań, są takimi cegiełkami. Te cegiełki właśnie są lingwistyczne odpowiedniki sytuacji. Tak? I teraz sytuacje elementarne, to jest to podstawowe pojęcie koncepcji Wolaniewicza, zbiór sytuacji elementarnych oznaczanych przez SE, nazywamy je, znaczy jakoś charakteryzujemy jako korelaty koniunkcji zdań prostych języka. Czyli bierzemy ten język J, bierzemy tak zwane zdania proste. Proste takie, które się nie składają z żadnych dodatkowych wyrażeń, znaczy nie są tworzone przy pomocy spójników dodatkowych i łączymy je, ale tylko koniunkcją.
nie alternatywą, nie implikacją, nie negacją, łączymy je koniunkcjami. Tworzymy coraz to większe takie właśnie koniunkcje, czyli tak, pada deszcz i jest, pada deszcz, jedno zdanie proste, jest zimno, drugie zdanie proste, pada deszcz i jest zimno, to jest trzecie zdanie, ono już nie jest proste, ono jest koniunkcją i temu zdaniu odpowiada kolejna jakaś tam sytuacja i tak dalej, i tak dalej. No więc to tak wygląda, że na tym etapie przynajmniej, że te sytuacje mają jakiś charakter lingwistyczny, że one są jakoś tam definiowane przez język. Ale to warto zauważyć, że Wolniewicz podkreśla, że można mówić o sytuacjach nawet w oderwaniu od języka, nawet takich, które są w ogóle niewyrażalne w żadnym języku. Podaję taki przykład sytuacji od Witkacego, chyba jakiś tam przykład jest właśnie w jego książce, sytuacja, która nie byłaby wyrażalna w żadnym języku. Czyli jakby ten język to jest taka wittgensteinowska drabina, tak, którą używamy, której używamy, żeby to jakby pojęcie przybliżyć, ale potem odrzucamy. Jak już skonstruujemy sobie tą strukturę sytuacji, to możemy już zapomnieć o języku, a ta struktura już sama się jakby broni, ona sama już jakby pełni rolę. Także mówię, zaczyna się lingwistycznie, ale dochodzimy wreszcie do jakiejś tam ontologii, która może być niezależna od wszelkiego języka. Dobrze. Teraz właśnie, jaka jest ta struktura tych sytuacji? Okazuje się, że ona jest bardzo prosta w gruncie rzeczy. Tam fundamentalnym, właściwie niemalże jedynym podstawowym pojęciem jest pojęcie takiego częściowego porządku, który tutaj ja za Wolniewiczem symbolizuję jako takie właśnie mniejsze bądź równe. Ten częściowy porządek to jest taki, no znowu, czytamy to jakoś tak, że jeśli mamy jakąś sytuację X i sytuację Y, to może tak być, że ta jedna sytuacja zawiera się w tej drugiej, albo jak Wolniewicz też mówi, zachodzi w tej drugiej. Także jakby sytuacje mogą się jakby wzajemnie zawierać. Może być mniejsza sytuacja, która jest zawarta w większej. No i znowu prosty przykład, prawda? To, że Zofia jest inteligentna, zawiera się w sytuacji, że jest inteligentną kobietą, tak? Powiedzmy, jakaś tam fragment sytuacji zawiera się w tej drugiej sytuacji. I to jest właściwie fundamentalne, niemalże jedyne pojęcie, no nie jedyne, ale fundamentalne. I teraz do tego, co do tego dokładamy? Dokładamy do tego takie założenie, że ten zbiór, częściowy porządek oczywiście matematycznie spełnia pewne jakieś tam warunki, prawda, tam, ponieważ to jest słaby częściowy porządek, więc to jest relacja, która jest zwrotna, no bo każda sytuacja zawiera się sama w sobie, tak. To nie jest zawieranie właściwe, wszystko jedno. Jest przeciwsymetryczna, jak mamy dwie różne sytuacje, to jak jedna zawiera się w drugiej, to druga się nie zawiera w pierwszej i tak dalej. Przechodność to definiuje taki częściowy, to definiuje taką strukturę, czasami się też nazywa kratą w matematyce. No w każdym razie właśnie zakładamy, że ten zbiór jakby ma element maksymalny i element minimalny. Czyli jest jakaś taka najmniejsza sytuacja i jest największa sytuacja. Co to są za sytuacje? Ten element minimalny albo kres dolny to jest tak zwana sytuacja pusta, czyli tautologiczna. Ona jest zawarta w każdej innej sytuacji. Znaczy, pusta sytuacja to nie jest taka sytuacja, że się nic nie dzieje, tak jakby pusty świat. To jest coś, co jakby zawsze się dzieje. Na przykład, że prawda, coś jest czerwone lub nieczerwone. To się zawsze dzieje. Taka sytuacja zawsze ma miejsce. Niezależnie od tego, co wymyślimy, tak? Albo jakaś tam tautologia, można powiedzieć. Charakterystyczne jest to, że w tej koncepcji formalnej Wolniewicza jest tylko jedna taka sytuacja. Tak? Czyli tych tautologicznych sytuacji nie ma wiele, ona jest jedna. To prowadzi do pewnych konsekwencji, o których może później powiem. I jakby tym takim właśnie zwierciadlanym odbiciem tej sytuacji pustej będzie sytuacja pełna, to jest górny. To jest sytuacja jakby przepełniona, niemożliwa. Bo tak można powiedzieć, że dodajemy sobie tę sytuację, dodajemy i w tym momencie dostajemy za dużo. Tak? Znaczy za dużo to się tak jest wtedy, kiedy się pojawi sprzeczność. Jak jest sprzeczność, to trafiliśmy do tej sytuacji tautologicznej. Przepraszam, nie tautologicznej, kontrtautologicznej, niemożliwej. Oznaczamy ją jako alfa. I znowu założenie jest, że jest taka jedna sytuacja. Tak? To jest kwestia kontrowersyjna. Niektórzy mówią, że niemożliwości można mnożyć, że czym innym jest niemożliwość, jak to się mówi, trysekcji trójkąta, tak? A czym innym jest niemożliwość kwadratury koła. Jedno jest niemożliwe i drugie jest niemożliwe, to są różne niemożliwości. Na gruncie tej koncepcji to trzeba je utożsamić. Tak? Wszystkie niemożliwości się zlewają niejako w jedno. No i jest tak, że te jakby normalne sytuacje one znajdują się pomiędzy, tak? Pomiędzy tą sytuacją pustą i sytuacją niemożliwą.
Także struktura, tak ogólnie można powiedzieć, że zbiór zdarzeń elementarnych przyjmuje taką strukturę takiego właśnie, no nie wiem jak to nazwać, jakiegoś takiego obiektu, który się zaczyna od jednego punktu, rozszerza się gdzieś tam i potem skupia się znowu w drugim punkcie. Założenie jest takie, że ta relacja porządku idzie z dołu do góry, tak? Czyli coś takiego. Te dwie kreski, ja wytłumaczę ich sens nieco później, AT i SP. W każdym razie na razie idea jest taka, że te takie jakby nietautologiczne i niemożliwe sytuacje znajdują się pomiędzy AT i SP, tak? Pomiędzy. Mają jakieś swoje wzajemne relacje. Taki szczegółowy przykład z tego podam też później. Dobrze, teraz powinniśmy wprowadzić bardzo takie ważne dwie operacje. One są intuicyjne, szczególnie pierwsza z nich. Operacje na tych właśnie sytuacjach splot i styk. Ja będę określał ten splot jako plus, uwolni mi to troszeczkę inaczej, a mi się wydaje, że plus jest taki troszkę bardziej intuicyjny. Splot, formalnie rzecz biorąc, splot dwóch operacji definiujemy jako tak zwane supremum albo ograniczenie górne, czyli to jest najmniejszy element, w którym się zawiera jedno i drugie. Tak? Taki właśnie element w tej strukturze. Intuicja jest taka, że to jest taki ontologiczny odpowiednik koniunkcji. Tak? Na przykład właśnie mamy sytuację, Zofia jest inteligentna, mamy sytuację, Zofia jest kobietą. No to jakby ich splot to będzie właśnie, Zofia jest inteligentną kobietą. No to jest bardzo, bardzo intuicyjne. Prawda? Natomiast styk to jest troszeczkę mniej intuicyjne. Nie będziemy specjalnie potrzebować tego pojęcia później, ale na wszelki wypadek je tutaj podam. To jest jakby, znowu to jakby zwierciadlane odbicie. Tak jak splot to jest jakby najmniejsze ograniczenie górne, to styk to jest największe ograniczenie dolne. Tak? Czyli to jest jakby największy element, który zawiera się zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji, tak zwane infimum. Tutaj jakby nie ma odpowiednika językowego. Nie jest tak, że jak mamy dowolne zdanie P i dowolne zdanie Q, to ja jestem w stanie znaleźć jakieś zdanie, które odpowiada temu stykowi. Tak, stykowi. Natomiast w pewnych szczególnych przypadkach można to zrobić. Tu jest taki przykład, prawda? Jest zimno i mokro. Styk dwóch sytuacji, jest zimno i mokro, jest zimno sucho, to jest zimno. To jest sytuacja, która jest zawarta w obu i ona jest największa zawarta w obu. Tak? W obu sytuacjach. Teraz to pojęcie splotu nam tutaj posłuży do definiowania bardzo ważnego pojęcia, pojęcia współmożliwości. I teraz współmożliwość dwóch sytuacji to polega na tym, że ich splot nie jest niemożliwy. Czyli po prostu jak weźmiemy je razem, no to one tworzą sytuację, która jest możliwa, która jest ciągle możliwa. Tak? No to bardzo intuicyjne pojęcie. No i oczywiście przeciwne do niego pojęcie wykluczania albo niewspółmożliwości to jest takie, że jak weźmiemy splot, no to się nam zejdą one, te dwie sytuacje jako sytuacja niemożliwa. Czyli ich splot jest niemożliwy, nie mogą się razem, zajść. To jest taka najbardziej intuicyjna. Dobrze, no i już jesteśmy na dobrej drodze, żeby wprowadzić pojęcie światów możliwych. Rozważmy w tym celu zbiór wszystkich sytuacji minus ta niemożliwa jedna, to lambda, które jest tam na samej górze. Czyli wszystkie pozostałe rozważamy, to jest to SP'. I teraz przyjmujemy założenie, że w tym zbiorze istnieją elementy maksymalne i te elementy maksymalne nazywamy światami możliwymi. To jest taka bardzo formalna definicja. Czyli świat możliwy, inaczej mówiąc, to jest taka największa możliwa sytuacja. Taka, że nic większego już być nie może. Tak? No, bo cokolwiek dodamy, wylądujemy w niemożliwości. Wylądujemy w lambda. I wolniej mi wprowadza tutaj pojęcie przestrzeni logicznej, SP, czyli tak zwany zbiór wszystkich światów możliwych. Wprowadza także pojęcie wyróżnionego świata możliwego, który jest światem rzeczywistym. Ten świat rzeczywisty nie jest wyróżniony formalnie, czyli tu znowu było pewnego rodzaju podobieństwo do koncepcji Lewisa, bo jak może Państwo pamiętają, w koncepcji Lewisa właśnie świat rzeczywisty nie różni się zasadniczo pod względem charakteru ontologicznego światów możliwych. I tu podobnie, tak? To są sytuacje. Tu jest jakaś sytuacja, tu jest jakaś globalna sytuacja, tu jest jakaś inna globalna sytuacja. Jedną z nich nazywamy światem rzeczywistym, ale te inne wcale nie tracą jakby swojej jakby ontologicznej w jakimś sensie realności, tak można by to zrozumieć. Dobrze, kilka bardzo prostych faktów dotyczących światów możliwych u Wolniewicza. Pierwsza wynika wprost z definicji.
każde dwa światy możliwe się wykluczają. Czyli jeśli mamy dwa, oczywiście różne światy możliwe, bo jeden różny od dwa, to ich splot jest niemożliwy. I to wynika wprost z definicji, z tego, że nic nie ogranicza górne, z wyjątkiem lambda, żadna inna sytuacja nie ogranicza świata możliwego. No to jak nie ma, no to najmniejszym ograniczeniem górnym będzie lambda. Więc to jest jasne. Drugie założenie, to trzeba dodać dodatkowo, to jest jakby forma, to jest znowu pewien aksjomat koncepcji Wojniewicza, że każde dwie sytuacje możliwe, jeżeli weźmiemy dowolne dwie sytuacje możliwe, to one są rozdzielone jakimś światem. Co to znaczy? To znaczy, że jak mamy dowolne dwie sytuacje możliwe, to zawsze znajdziemy świat możliwy, w którym jedna sytuacja zachodzi, a druga nie. Tak? Czyli i to jest takie założenie, które jakby oznacza, że dla Wojniewicza sytuacje mogą być dowolnie kombinowane ze sobą, tak? Że nie ma powodu uważać, że na przykład, że dwie sytuacje muszą zawsze występować równo w jednym świecie. Zawsze może być tak, że jedną sobie można wybrać, a drugą odrzucić. Tak? One są jakoś tam, to jest jakaś forma takiej niezależności, można by powiedzieć, pomiędzy sytuacjami. I z tego drugiego założenia wynika od razu, że każda sytuacja z wyjątkiem tych minimalnej i maksymalnej jest przypadkowa. Wojniewicz nazywa kontyngencja, contingent po angielsku, co oznacza, że dla każdej sytuacji istnieje taki świat, w którym ona nie zachodzi. Tak? Czyli tak oznacza, że u Wojniewicza wszystkie sytuacje, które nie są tą sytuacją tautologiczną, są niekonieczne, są przypadkowe. I to tworzy pewnego rodzaju trudność, jeśli byśmy chcieli zastosować tę koncepcję na przykład do analizy takich pojęć jak pojęcie prawa przyrody. Niektórzy na przykład uważają, że prawa przyrody są takimi nietautologicznymi zdaniami koniecznymi, które odpowiadają konieczne sytuacje. Inni z kolei na przykład uważają, że koniecznym jest na przykład istnienie Boga. Więc wtedy, gdybyśmy na przykład uznali, że właśnie ta sytuacja polega na tym, że istnieje Bóg, jest konieczna, czyli zachodzi w każdym świecie możliwym, no to wtedy jakby, a to nie jest tautologiczne. Istnienie Boga nie jest tautologią. Tak? Ona jest konieczna, ale nie tautologiczna w sensie logicznym. Przynajmniej dla wielu. Więc jakby tu od razu zwracam Państwa uwagę, że ta koncepcja ma pewnego rodzaju ograniczenia, które należałoby, gdyby się chciało zastosować ją do takich właśnie analiz, to trzeba by ją jakoś tam zmodyfikować. Dobrze. Od razu mogę jeszcze wrócić do tego mojego rysunku na początku, czyli już jakby wiemy, co to jest ta pierwsza kreseczka. Tak? Ta pierwsza kreseczka to jest SP, to są te maksymalne sytuacje, które my nazywamy światami możliwymi. To jest ta górna jakby kreska. Natomiast teraz powiem dwa słowa na temat tego, czym jest ta dolna kreseczka, to AT. I to jest, proszę Państwa, zbiór sytuacji atomowych tak zwanych. Mianowicie przyjmuje się tutaj w tej koncepcji, że istnieją takie sytuacje, które już żadnych nie mają części, nie da się już ich rozbić na jakieś mniejsze części składowe. No, czyli innymi słowy, nie mają żadnych części właściwych z wyjątkiem tej sytuacji pustej, która jest częścią karty innej sytuacji. Więc to jest tak zwane atomowe, czyli formalnie tutaj definiujemy właśnie tak, jak jest to zapisane. Jakąkolwiek weźmiemy sytuację różną od tego x, jeśli ona jest częścią, to ona musi być po prostu tą sytuacją pustą. To są atomowe. I jak już weźmiemy to pojęcie, mamy pojęcie, i to wtedy to jest ta dolna kreseczka w tym właśnie, w tym naszym schemacie, już miałem pracę do niego. I teraz te sytuacje atomowe umożliwiają nam alternatywną charakterystykę, równoważną charakterystykę światów możliwych, że jest to największy niesprzeczny podzbiór sytuacji atomowych. Czyli bierzemy sobie sytuacje atomowe, łączymy je sobie dowolnie i do momentu, do którego nagle mamy jakąś niemożliwość. To już źle. Odrzucamy to i to, co zostaje, to jest świat możliwy. Tak? Świat możliwy jako zbiór wszystkich. Największy niesprzeczny. No, tutaj jest taka formalna definicja, to jest takie istotne. Świat możliwy, zbiór A, zbiór zdarzeń w sytuacji atomowych jest światem możliwym, gdy właśnie jego ograniczenie górne to supremum A nie jest tym niemożliwym, ale jakiekolwiek większy weźmiemy zbiór, to już od niego, to już jego kresem górnym będzie ta sytuacja niemożliwa. Teraz tak,
Nie wiem, jak jeszcze mniej więcej dużo mam czasu? Bo mam jeszcze... W zasadzie nie ma. Nie ma tego czasu. Jeszcze, nie ma czasu. Dobrze, to ja może w takim razie przeskoczę. Tu jest takie ciekawe pojęcie, widziałem. Słucham? Nie, nie, prosiłbym o jakieś może konkluzje, żeby nas tutaj zmusić do dyskusji. Dobrze. Bo chodzi o to tylko, broń Boże, nie o to, żeby panu profesorowi ograniczać wypowiedź, tylko żebyśmy mieli czas podyskutować. Znaczy, może zróbmy tak. Ja na razie pominę to pojęcie wymiaru logicznego, a gdyby się pojawiło pytanie w dyskusji, to wtedy ewentualnie wrócę do tego. Dobrze, to przejdę konkluzja, tutaj jeszcze było całkiem sporo. A może ten przykład jednak podam, bo to jest jakby, pomijając już to pojęcie tego wymiaru logicznego, to jest taki przykład, już taki konkretny przykład, jak mogłaby wyglądać taka właśnie struktura, oczywiście bardzo prosta, elementarnie prosta, struktura właśnie sytuacji, to jest zaczerpnięta i troszkę zmodyfikowana z książki profesora Wolniewicza. Mamy cztery sytuacje, a to jest taka jakby światy możliwe takiego bardzo prostego meteorologa. Tak? Mamy jakby dwa aspekty rzeczywistości. Jeden aspekt to jest temperatura, drugi aspekt to jest wilgotność. I temperaturę mierzymy tylko zimno-ciepło, wilgotność sucho-mokro. Tak? To są cztery zdarzenia atomowe. I teraz z tych zdarzeń atomowych możemy tworzyć jakieś konglomeracje, ale nie z wszystkich. Możemy łączyć mokro i zimno i to się robi coś, ja to nazywam śnieg. No niech będzie, jakaś tam śnieżyca taka mokra. Możemy łączyć mokro i ciepło, to się robią tropiki. Możemy łączyć zimno i sucho, to się robi mróz. Możemy łączyć ciepło i sucho, to jest pustynia. Ale nie możemy połączyć mokro i sucho. Znaczy możemy, ale to wtedy dostajemy tą lambdę. To są już jakby te niewspółmożliwe. I podobnie zimno, ciepło. Otóż to pojęcie wymiaru logicznego to jest właśnie, wymiarem logicznym to jest właśnie zbiór mokro-sucho, a drugim wymiarem logicznym zimno-ciepło. To jest jakby, są jakby niezależne podziały rzeczywistości na pewne jakby kategorie. Te podziały mogą być też bardziej dokładne, na przykład tak jak tutaj dałem, te wymiary mogą być takie, że na przykład temperatura może być dane w stopniach Celsjusza przez jakieś tam liczby wtedy. I wtedy oczywiście tych odpowiednich sytuacji to może być dużo, dużo więcej i to będzie bardzo skomplikowane wszystko. No ale sumarycznie jakby efekt będzie taki sam. Świat możliwy, a właśnie, światy możliwe, co to są światy możliwe? Światy możliwe to są właśnie te śnieg, tropik, mróz, pustynia, bo już nic więcej nie ma, prawda? Więc świat możliwy to jest na przykład połączenie mokro i zimno. Albo w tej sytuacji, kiedy mamy już bardziej dokładne te wymiary, no to na przykład światem możliwym będzie taka para, konkretna temperatura, konkretna wilgotność. Tak? To jest jeden świat możliwy. A inny będzie inna temperatura, inna wilgotność i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko są bardzo proste rzeczy, można je tam uzupełnić odpowiednio, ale no, idea, mam wrażenie, jest dość prosta. Dobrze. To teraz przejdźmy do konkluzji, a konkluzją będą właśnie te porównania. Tak? Ja głównie tutaj chciałbym porównać te światy możliwe u Wolniewicza i u Luisa. Tak? To jest taka tutaj moja sugestia. No, na pierwszy plan oczywiście wysuwa się fundamentalna różnica w ontologii, w fundamentalnych bytach. U Luisa, ja nie wiem, czy to jest, zgodziliby się tutaj komentatorzy luisowscy, ale mnie się wydaje, że Luis najbardziej, jego jakby ta fundamentalna ontologia najbardziej pasuje do arystotelizmu. To jest taka tradycyjna ontologia. Substancjalna. Taka substancjalna z przyjęciem własności, ale własności tych in rebus, tak? To znaczy własnościach rzeczy, bo dla Luisa własności, on się nazywa nominalistą, ale to jest taki nominalizm, to raczej bardziej jest realizm umiarkowany, taki arystotelesowski, niż ten taki radykalny nominalizm w stylu Katarbińskiego czy innych. U Luisa własności to są pewnego rodzaju, znaczy tak jak czasami własności definiuje się jako klasy przedmiotów, to Luis definiuje własności jako klasy przedmiotów zrelatywizowane do światów, albo bardziej precyzyjnie funkcje ze światów możliwych w klasy przedmiotów. Tak? A tak czy siak własności są jakimiś tam konglomeratami przedmiotów, konglomeratami przedmiotów. Natomiast U Wolniewicza oczywiście tym fundamentalnym pojęciem jest pojęcie sytuacji. W związku z tym ta ontologia fundamentalna będzie inna, w związku z tym jakby no, inny jest charakter ontologiczny tych światów możliwych. Dalej, no, właśnie koncepcja Luisa ma charakter redukcyjny, w tym sensie właśnie, że do światów możliwych on redukuje i do jakichś tam właśnie zbioru przedmiotów światów możliwych redukuje takie rzeczy właśnie jak przy własności, relacje, czy sądy i tak dalej.
No właśnie to, co powiedziałem, u Walewicza jest ta ontologia sytuacji, gdzie sytuacje są pozbawione tych wewnętrznych jakby składników. One się już nie rozbijają na przedmioty i jakieś tam własności i relacje. Tak? Te sytuacje są takie pierwotne. Dobrze, teraz chciałbym na koniec właśnie zachęcony tutaj sugestią pana profesora postawić takie pytania otwarte, na które nie znam odpowiedzi, a może warto byłoby sobie się zagłębić. No właśnie, tutaj jakby wracam do tego, że w oryginalnej koncepcji Uwolniewicza te sytuacje, jedyna sytuacja konieczna to jest sytuacja minimalna, jedyna sytuacja niemożliwa to jest sytuacja maksymalna, nie ma innych. Natomiast czy można by było to poszerzyć, tak żeby jednak to pojęcie konieczności stało się takim pojęciem bardziej elastyczny, tak? Czyli czy można tę formalną koncepcję jakoś tak sformułować, żebyśmy mieli takie... Wydaje mi się, że to się da zrobić, ale to trzeba by było to zbadać pod względem formalnym, że mamy jakby pewien zbiór zdarzeń, które nie są tożsame zdarzeń, mówię o zdarzeniach, a mam na myśli sytuacji. Zbiór sytuacji, które nie są tą minimalną sytuacją, nie są tautologiczne, ale jednocześnie one są zawarte w każdym świecie możliwym, tak? Czyli one są jakby konieczne, takie na przykład właśnie sytuacje, o których ja mówiłem właśnie. Dla teisty będzie to sytuacja, Bóg istnieje, dla kogoś, kto zwolennika praw przyrody, będzie, że jakieś tam prawo obowiązuje, sytuacja jest prawdziwa w każdym świecie możliwa. Więc to jest pytanie, czy to się da zrobić na gruncie tej koncepcji? Nie wiem, ale mam wrażenie, że się da. A druga rzecz, która mnie interesuje szczególnie, bo tak jak mówiłem, ja używałem tego pojęcia świadków możliwych do semantyki okresów kontrfaktycznych. I w tej semantyce okresy kontrfaktyczne to są wyrażenia gdyby to by, tak? Czyli to gdyby coś tam, to by coś tam. Gdybyśmy mieli właśnie brzydką pogodę, to nie wiem, to coś tam. Gdyby padało, to ludzie nosiliby parasole, tak? Coś takiego. I teraz analiza takich okresów kontrfaktycznych, ona wymaga nie tylko pojęcia świata możliwego, bo to trzeba sobie wyobrazić możliwy świat, który nie jest realny, w którym zachodzi poprzednik tego okresu, ale także wymaga do określenia takiej relacji podobieństwa. Nie możemy, kiedy określamy, prawda, kiedy analizujemy zdania kontrfaktyczne, to nie możemy brać pod uwagę wszystkich światów możliwych. Bierzemy tylko te, które są wystarczająco podobne do naszego. I więc musimy wprowadzić pewną relację podobieństwa między światami możliwymi. To Lewis robi, ale w ramach swojej koncepcji. Tak? W ramach swojej koncepcji światów możliwych on wprowadza relację podobieństwa, która jest oparta na porównywaniu tam jakichś tam faktów jednostkowych, tam jakichś tam faktów ogólnych i tak dalej. Nie chcę wchodzić w tej chwili w szczegóły. Natomiast ciekawe byłoby, czy taką analogiczną jakby relację dałoby się wprowadzić na gruncie tej koncepcji sytuacyjnej Walewicza. I tutaj wyobrażałbym sobie, że to trzeba by pewnie jakoś zacząć na tych sytuacjach atomowych i jakoś tam na tych sytuacjach atomowych wprowadzić jakieś takie właśnie taką relację, że ta sytuacja jest bardziej podobna do tej niż tamta, tak? Jakąś taką dodatkową relację. I potem jakoś próbować wyindukować z tej relacji podobieństwa na tych właśnie sytuacjach atomowych, relacje podobieństwa na światach możliwych, na tych maksymalnych kompleksach światów atomowych. Nie wiem, czy to się da zrobić, podejrzewam, że da się zrobić, wymagałoby to jakiejś dodatkowej analizy. Ciekawe zagadnienie, może ktoś z Państwa byłby zainteresowany, żeby je podjąć. No to w zasadzie byłoby to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Jeśli są jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Bardzo dziękuję. No, zrobimy tak, że przedłużymy kilka minut przerwę, opóźnimy przerwę naszą, żebyśmy mieli możliwość zadać pytania i porozmawiać. Bardzo proszę, kto by zechciał. To ja mam już pierwsze pytanie, proszę mnie naprowadzić. Czy jest w ogóle sens mówić o tym, że jedna sytuacja jest bardziej możliwa od drugiej? Czy występowała tu jakaś stopniowalność? I czy w ogóle można tutaj wpleść jakąś teorię prawdopodobieństwa danej sytuacji? Czy jednak jeżeli mówimy, że jakaś sytuacja jest przypadkowa, to ona jest po prostu przypadkowa albo nieprzypadkowa i nie można mówić, że jest bardziej przypadkowa albo mniej przypadkowa? Chciałbym, żeby pan tutaj Tak, tak, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ja uważam, że absolutnie taka możliwość istnieje, żeby wprowadzić takie pojęcie bardziej ilościowe niż jakościowe nawet wręcz, jakby miara możliwości, tak, od zera do jedynki, prawda, gdzie zero byłoby niemożliwością, jedynka byłaby pewnością,
a pomiędzy byłyby jakieś takie. I teraz no, pewnie to by można było zrobić przez jakąś taką miarę, wprowadzić jakąś miarę na zbiorze światów możliwych, żeby liczyć podzbiory zbiorów światów możliwych. Można je po prostu liczyć numerycznie, ale podejrzewam, że to nie zadziała. To trzeba jakąś taką miarę bardziej sprytną zrobić. I ta miara, będę mówił, i teraz jakby miarą możliwości danego zdania byłaby miara zbioru wszystkich światów możliwych, w których to zdanie jest prawdziwe. Czyli tak. Im więcej takich światów możliwych, tym bardziej prawdopodobne tak. Tak, dokładnie. To mniej więcej coś takiego miałem w głowie. Tak. I to jeszcze, może jeszcze tylko dodam tak jakby troszeczkę na marginesie, że takie próby są podejmowane na gruncie na przykład koncepcji światów w interpretacjach mechaniki kwantowej, interpretacjach wieloświatowych Everetta, gdzie tam konieczne jest jakby wprowadzenie, no bo to fizyka opiera się na pojęciu prawdopodobieństwa, fizyka kwantowa. Tam musi mieć prawdopodobieństwo, więc musi mieć jakąś miarę. No i właśnie wprowadza się te światy możliwe też właśnie u Everetta i tam właśnie są właśnie próby właśnie prowadzenia, znaczy próby, no tak się po prostu robi, wprowadza się pewną miarę, która właśnie odpowiada temu, co my nazywamy prawdopodobieństwem. Tak. To ja mam jeszcze pytanie, bo tutaj nam pan profesor przedstawił, jak rozumiem, tą koncepcję światów możliwych na fundamencie, na gruncie ontologii sytuacji Wojniewicza. Mm-hmm. I to jest ta koncepcja ontologiczna, prawda? Mm-hmm. Że te światy realnie istnieją możliwe, prawda? Że światy możliwe realnie istnieją, tak jak tam na początku było to odróżnienie między etatem, a właśnie tą realnością. To znaczy, już nie pamiętam zero. Znaczy, jeśli można, znaczy tu ja bym bardziej kładł nacisk, może. Nie, znaczy ja bym kładł nacisk na to, że to jest jakby podobieństwo kategorialne, czyli że światy możliwe są tej samej kategorii co świat realny. Nie są jakiejś innej kategorii. Tak, tak? Dobrze. I teraz właściwa część mojego pytania. To się dzieje kosztem no, wykluczenia sytuacji pełnej, prawda, lambdy? Wykluczenia w sensie, że ona się tak, nie zawiera w sensie, żadnym jeżeli możliwe. Zakładamy jakiś W1, świat możliwy, tak. I W2, to jeżeli robimy splot, tych dwóch światów, no to tak. Wtedy wykluczamy się może czy lambda. I przez to to jest koncepcja ontologiczna, że żeby te dwa światy istniały rzeczywiście, to musimy wykluczyć tą lambda. Tak to rozumiałem z wykładu. Bo moje pytanie się na tym zasadza. No nie jestem do końca pewien. Znaczy, musimy wykluczyć w tym sensie, że lambda nie jest elementem żadnego świata możliwego. To prawda. Bo to by oznaczało, że dopuszczamy sprzeczność. Natomiast w jakimś głębszym sensie tego słowa, to jest dobre pytanie, w jakim sensie, to ta lambda sobie istnieje, tylko ona istnieje w takiej, no właśnie w sferze, no w jakiejś takiej, no tutaj oczywiście trudno mi mówić za profesora Wojniewicza, nie wiem jak on by to widział ontologicznie, jak on buduje całą tą swoją strukturę SE, która zakłada i tę sytuację pustą i sytuację pełną, to czy on jakby przypisuje pełnię realności tym wszystkim elementom. Nie wiem, ale wydaje mi się, że no, ale też musimy przypisać pełnię realności i światu możliwy. No tak, znaczy zgoda. No. Moje pytanie, okej, to może już po tym, czy przyjmijmy, że wykluczamy tą lambdę, tak jak powiedziałem, bo moje pytanie jest na to, i czy w takim razie, żeby tą lambdę właśnie oszczędzić, czy moglibyśmy w zasadzie zrealizować te światy możliwe u Wojniewicza przez przyjęcie takiej koncepcji, że wyobrażamy sobie taką sytuację, w której jakieś obiekty w tym, powiedzmy, no, świecie tym realnym, tam był zwrot, przepraszam, już nie pamiętam, tym niewyjątkowym, tylko wyróżnionym, tak jest. Właśnie te obiekty w świecie wyróżnionym myślą taki świat możliwy W2, że W1 splot świata możliwego wyróżnionego ze światem właśnie tym, który one myślą, tym W1, daje nam sytuację pełną. Lambda tam daje. Znaczy powiem szczerze, że nie do końca chwytam tego przejścia z tego niewątpliwego faktu, o którym pan mówi, że nasz świat rzeczywisty spleciony ze światem możliwym daje lambdę. Nie widzę jakby przeskoku do erzacyzmu. Dlaczego to z tego wynikało, że drugi świat jest jeszcze... Że sytuacja, w której jako element zbioru tego, prawda, sytuacji elementarnych, w której te obiekty myślą
ten świat W1 możliwy, to w ogóle nie jest sprzeczna z żadną inną sytuacją, bo się mieści w tym zbiorze, w sytuacji elementarnej. Ale no, można by powiedzieć, że są tak jakby ten świat W1, który one myślą, jest tak jakby sytuacją niższego rzędu. Są sytuacje niższego rzędu. Albo no, też taki zbiór, no nie wiem, albo też można powiedzieć, że to byłby ten zbiór sytuacji bardziej wirtualny albo coś takiego. Znaczy, ja bym... Tylko, że oczywiście no, koszt zaś tego jest taki, że zachowujemy wtedy lambdę. No bo tak jak mówię, że ta sytuacja, w której te obiekty myślą o świat możliwy, nie jest sprzeczna z żadną inną sytuacją, w tym zbiorze sytuacji elementarnych. No ale przez to tracimy tą realność, no bo to jest tylko właśnie pomyślane. I więc to chodzi do tyle. Zrealizowania. Myślę, że to, co Pan mówi, wskazuje jakby kierunek, że tam można na pewno uzupełnić jakby trzeba by uzupełnić tę formalną strukturę o pewne dodatkowe jakby elementy, które by to umożliwiały. Tak na marginesie może jeszcze podam, bo znowu ta lambda, prawda, ta nieszczęsna lambda, która jest taka jedna. Otóż współcześnie się bardzo dużo pisze na temat tak zwanych światów niemożliwych. I to by były, no więc to znaczy, że to byłyby te różne lambdy. To cała jest tutaj jakby analiza właśnie, że można wprowadzać światy niemożliwe i one się będą od siebie różnić. A czy w tym, to może kolejne pytanie zadam, czy właśnie w tym, że Wolniewicz twierdzi, że jest właśnie tylko jedna sytuacja pełna i inna sytuacja pusta, on w zasadzie to nie jest taka, można powiedzieć, tylko właśnie brakuje mi słowa, że on tak może spogląda w kierunku Frege'ego, tak samo jak on dokładnie mówił, prawda i fałsz to są właśnie... Tu wchodzimy, tu wchodzimy właśnie na grunt, tak, bo oczywiście koncepcja Wolniewicza wyrasta z rozważań na temat logik niefregowskich. To jest takie uogólnienie Frege'ego, ale to jest tylko taki pierwszy krok w kierunku, znaczy nie uogólnienie, tylko przekroczenie, bo to więcej leży. U Frege'ego rzeczywiście świat się dzieli, znaczy tak naprawdę korelaty są tylko dwa korelaty zdań. To jest tylko prawda przez duże P i fałsz przez duże F. I każde zdanie określa albo prawdę, albo fałsz. Logiki niefregowskie zasadzają się na tym, że tak być nie może, że jednak zdania się powinny różnić tymi swoimi korelatami, stąd pojęcie sytuacji, ale jakby zostawia się tam właśnie tę można powiedzieć, to w przypadku zdań niemożliwych i koniecznych, to one właśnie znowu określają tylko jeden byt. Natomiast następnym krokiem byłoby właśnie rozseparowanie niemożliwości i ja bym też tutaj powiedział rozseparowanie tych konieczności, są różne konieczności, tak? Nie tylko ta jedna pusta jakby sytuacja, ale także właśnie te inne sytuacje, które są również konieczne. Jeśli mogę coś dopowiedzieć, to profesor Wolniewicz też miał to samo podejście do matematyki. Kiedy mówił na przykład o nieskończonościach, to mówił, że ci matematycy, którzy twierdzą, że są różnego rzędu nieskończoności, różnego rzędu stopnia, to jest bójda, mówiąc z Wolniewiczem, jest jednego rodzaju nieskończoność, jednego rodzaju ciąg liczb naturalnych i te wszystkie Allegri, Cantora i tak dalej, no to czysto, że tak powiem, umysłowy wytwór, tak? Więc myślę, że to nie tylko w ontologii profesor zamykał świat w pewne końce i początki, ale też i w matematyce i w ogóle, ogólnie, no, tendencji, która oczywiście moim zdaniem jest słuszna, to można się powiedzieć. Ja miałbym jeszcze taką uwagę. Chcę tutaj rysunek przedstawić bardzo prosty, tylko muszę podnieść trochę ekran do góry. Rysunek powiem tak z pamięci, jest zawarty w artykule profesora Wolniewicza o aksjologii Elsenberga i on tutaj jest bardzo adekwatny i pasuje jak ulał do tych dzisiejszych. A może dało się podnieść? Wywodów. Bez miejsca. Dobrze, ja go narysuję, tu będzie widoczny. Otóż przedstawia profesor Wolniewicz uniwersum logiczne, czyli ogół światów możliwych i dzieli w ten sposób, że po pierwsze uniwersum logiczne, czyli ogół sytuacji możliwych rozpada się na te, które są neutralne aksjologicznie i na te, które są zabarwione aksjologicznie, to znaczy one są
in plus albo in minus, to znaczy powinne i przeciw powinny. I teraz w ten sposób wrysowuję w to uniwersum, czyli ogół światów możliwych, ogół sytuacji, a tym samym ogół światów możliwych, nasz świat. Nazwę go tutaj SR, świat realny, ten świat, w którym my jesteśmy. No i wszyscy Państwo słyszeliście o idei Leibnica. Profesor Wolniewicz uważał Leibnica za, no jeżeli nie największego, to jednego z największych. No i tutaj aż się prosi, żeby przypomnieć tę ideę Leibnica, mówiącą, że nasz świat jest idealnym światem, co znaczy, że on jest optymalny. Znaczy, Pan Bóg rozpatrzył wszystkie światy możliwe i wybrał ten, SR, nasz świat, ze względu na to, że on jest optymalny, a wedle tej leibnicjańskiej definicji to znaczy, że on jest najbardziej różnorodny i najbardziej harmonijny. No i teraz przechodzę do tego pytania, które Pan Profesor Bigaj tutaj postawił, o podobieństwa światów możliwych. No, nie mogę w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, czy są jakieś formalizacje u profesora Wolniewicza i czy on to w sposób teoretyczny rozpatrywał, ale tutaj już widać, że można porównywać. To znaczy, jakiś taki świat S1, powiedzmy, to już byłby, prawda, świat nieoptymalny, który by się czym różnił od naszego świata? No bo u Leibnica to idea była taka, że żeby jakoś uzasadnić, że w tym świecie jest tyle zła, ile powinno być. To znaczy jest tak, no tak intuicyjnie, żeby to rozumieć. Jeżeli my byśmy czynili mniej zła, skłonność człowieka do zła byłaby mniejsza, no to na gruncie koncepcji Leibnica, i tutaj Wolniewicz z tym się zgadza, ten świat by krócej trwał. Byłby mniej harmonijny, szybciej by się skończył, a tym samym mniej dobra by w nim zostało zrealizowane. W drugą stronę to samo, gdyby było więcej Adolfów Hitlerów w tym świecie, no to ten świat byłby też mniej harmonijny, by krócej trwał, czyli mniej dobra by się zrealizowało. Więc chodzi mi o to, wracam do pytania prelegenta, że oczywiście światy możliwe można porównywać. Na jakiej zasadzie to robić? No, moja intuicja jest taka, że nie przez sytuacje elementarne. Że to musiałyby być jakieś sytuacje ponadelementarne, no, w rodzaju skłonność osobnicza do zła, jakieś tego typu sytuacje, które już nie są elementarne. No bo sytuacja elementarna to jest atom. To jest najmniejszy składnik i on w zasadzie nie jest intuicyjnie uchwytny. To bardziej odpowiada sytuacji atomowej. Uwolniwcza sytuacja elementarna z, tak do końca nie wiem dlaczego, ale właściwie obejmuje wszystkie sytuacje. Natomiast atomowe tak. Ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć i jeszcze Państwu na chwilę oddam głos. No, Pan Bóg jest umiejscowiony poza. To nawet chyba w książce Ontologia sytuacji jest taki rysunek, że to, co niewyrażalne. No więc to pytanie, które tutaj się pojawiło o konieczność istnienia Pana Boga, jest niedorzeczne. O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. No, Pan Bóg jest poza uniwersum logicznym. To myślę, że tutaj jest pełna zgoda między Wittgensteinem, no, który był mistykiem właśnie w tym sensie. Nie to jest tajemnicze i mistyczne, jaki jest świat, tylko to, że on w ogóle jest, prawda? Pan Bóg jest poza uniwersum logicznym i to pytanie, myślę, by nie miało sensu tutaj o konieczność. Rozumiem, że tu Pan Profesor wskazał na pewne tam to mistyczne, czy jakieś teistyczne, prawda, stanowiska, które... Ja mówię, jedna z możliwości. Ja ani się nie opowiadam za nią, ani przeciwko, bym tak powiedział. Dobrze, kilka minut jeszcze. Bardzo proszę. Mam pytanie odnośnie harmonijności naszego świata. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy teraz pesymizm dziejowy Wolniewicza należałoby interpretować raczej w ten sposób, że nie będzie tylko lepiej, tylko dalej będą straszne rzeczy się działy w świecie, czy raczej, że będzie gorzej? Nie powiedział, że w ogóle ten pesymizm, bo na pierwszym spotkaniu, kiedyś mówiliśmy, pan profesor Kołowski mówił przede wszystkim albo no. I to była jedna z głównych rzeczy, to jest, miał był przecież artykuł o idei losu. No i tam jest właśnie wyrażona myśl, że los jest moralnie obojętny, więc no,
Tak, ja tego nie kwalifikował jako pesymizm, tylko... Znaczy... Wydaje mi się, że w artykule o idei losu tam raczej chodziło o to, żeby nie złościć się na los i bardziej mieć takie ani za bardziej stoickie podejście do życia, a z pesymizmem wiekowym bardziej chodzi o to, jak potoczą się dzieje ludzkości. I to się może też z odniesieniem do myśli Elsenberga, gdzie było to ładnie sformułowane, że teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale że wydarzenia II wojny światowej to dopiero jest początek tego, co może się... Znaczy tutaj dwie rzeczy się zderzają ze sobą i to ja nie podejmuję się odpowiedzieć na to pytanie jednoznaczne. No z jednej strony jest jakiś taki pesymizm u Wolniewicza skierowany w przyszłość, w rodzaju tego, o czym właśnie Pan powiedział. No ani w paleolicie, ani w starożytności, ani w średniowieczu nie było takich zdarzeń jak Auschwitz. Natomiast odkąd się pojawiły obozy fabrykujące śmierć, no to pewnie już ich się ze świata nie usunie. Ale z drugiej strony przychodzi ta myśl, którą pan profesor Bidaj podkreślał, że no wszystko, co się w świecie dzieje, jest przypadkowe, więc no nie można wykluczyć, że tu się jakaś demokracja potężna i pokojowa pojawi, prawda? Ni stąd, ni zowąd. Myślę, że na gruncie tej koncepcji losu to są jakieś permanentne zmiany, to są jakieś falowania. To niczego nie będzie pewnego, no tu różne rzeczy się będą działy. To jest jakiś optymizm, że właśnie jeżeli jest niepewne, to zawsze wszystko może wypaść, tak? No to Wolter idiotycznie odczytywał myśl Leibnica, bo myśl Leibnica jest taka, w skrócie, że od początku świata do końca tego świata bilans dobra ma być największy. No to jest niefalsyfikowalne, prawda, no ale w tym jest jakaś pociecha. Żeby tu nie wiem, jakie rzeczy były, jakie wojny się toczyły krwawe, no to ten bilans będzie największy. Bardzo proszę, może pan jeszcze. No cóż, coś mogę dodać. Oczywiście tutaj absolutnie się zgadzam, że na tym zbiorze światów można wprowadzić taką relację porównywania pod względem jakby aksjologicznym, tak? I to jak najbardziej formalnie to pasuje do tego, o czym tutaj mówiłem. No oczywiście kwestia szczegółów, jak będziemy mierzyć ten właśnie to dobro danego świata. No ja osobiście raczej jestem sceptyczny co do tego leibnicjańskiego przekonania o najlepszym możliwych światów. Jakiś taki mam, nie wiem czy wrodzony pesymizm, ale raczej przekonanie, że tak dobrze, inaczej, może inaczej powiem. Przekonanie, że świat jest najlepszym możliwych światów, ono mi się troszeczkę wydaje niebezpieczne, bo ono nas jakby zwalnia z pewnej odpowiedzialności za to, żeby czynić ten świat lepszym. Jakoś tak, no skoro jest najlepszy, to po co się wysilać? Więc jednak mam wrażenie, że ten rozdziel między ideałem a realnością jest potrzebny, żeby mieć motywację do działania. Tak? Ale taki sam zarzut stawiano już w starożytności koncepcji predestynacji. No to chyba główny zarzut. Z powodu tego zarzutu Kościół nie przyjął do dzisiaj koncepcji predestynacji, że to by miało... To, że Pan Bóg z góry zna, prawda, zanim podjął budowę tego świata, to z góry znał liczbę zbawionych i potępionych, to miało właśnie nam odbierać no, sensowność jakichkolwiek wysiłków, odpowiedzialności, wszystko jest przesądzone. No ale to tak nie jest. No. Pierwsze, nikt z nas nie wie, czy jest zbawiony, czy potępiony. Święty Augustyn mówił, to na sądzie ostatecznym się rozstrzygnie, tego nie widać. No tak, jeżeli w sprawie tego optymizmu, pesymizmu mogę coś powiedzieć, mi się wydaje, że w tej koncepcji leibnicjańskiej to nie jest taka kwestia, że ostatecznie dobro przeważy nad złem. Nie, tylko że bilans będzie. Że bilans dobra będzie największy możliwy. Tak. To znaczy, że w każdym innym świecie, który nie jest wyróżniony, byłoby jeszcze gorzej. Ale to nie znaczy, że to dobro nad złem przeważy. No, koncepcji chrześcijańskiej nie przeważa, tak? Znaczy potrzebna będzie interwencja boska, żeby zło nie przeważyło. Tak? Więc tu żadnego optymizmu nie ma. Znaczy, ja się zastanawiam jeszcze nad możliwością w ogóle porównywania tej koncepcji Luisa i Wolniewicza. Moja intuicja jest trochę taka, że Luis to jest tutaj
Newton, a wolniej niż to jest Leibniz. To znaczy, z jednej strony mamy taką koncepcję relacyjną, a z drugiej strony mamy taką ontologiczną. Że takie pierwotne intuicje, no to co tutaj widać, co jest elementarnym składnikiem świata, są kompletnie różne. Tak. Tu mamy przedmioty i do tego dodane własności, które są tak... Ale ja mam znowu taką intuicję, że no jeden mówi po angielsku, drugi mówi po polsku, ale mówią podobne treści, że to są różnice takie no, formalne. Bo na przykład to mi trafiło do przekonania, jeżeli dobrze odczytałem to, co mówił pan profesor, że jeden i drugi, Wolniewicz i Lewis, mówią o realnym świecie. Że to ich właśnie charakteryzuje, że to nie są jacyś myśliciele, którzy się zajmują tylko sprawami abstrakcyjnymi, ale właśnie odnoszą się do świata realnego. No to, że Arystoteles, to przecież u Wolniewicza w pierwszej książce jest napisane, że ten Wittgenstein aż tak się nie różni od Arystotelesa, no, że tu są jakieś paralele, paralelizm jest, prawda, między ontologią substancji arystotelesowską, a tą ontologią sytuacji wittgensteinowską. To są różne języki służące nam ułomnym rozumom, skończonym rozumom do opisu świata, więc ja bym tak na to patrzył. Tak, znaczy nie, no to akurat to porównanie Lewis Newton Wolniewicz Leibniz to dobre, mi się akurat podoba. Natomiast niewątpliwie jakby te koncepcje one jakoś tam wyrastały z innych jakby pobudek, ale to nie oznacza, że one nie mogą być jakoś tam porównywalne i nie mogą się okazać właśnie całkiem pod pewnymi względami podobne. Natomiast jeszcze wracając do tego Leibnica, bo tak sobie pomyślałem, ja tak może zbyt ostro zareagowałem tutaj, że Leibniz nas, że ta koncepcja właśnie najlepszego z możliwych światów nas jakoś tam zniechęca do działania. Ale z drugiej strony ona ma taki pozytywny wpływ i to może przeważa to negatywnie, tak mi się wydaje, z punktu widzenia praktycznego, że jakby Leibniz nas przestrzega przed pochopnymi działaniami, które będą miały negatywne konsekwencje. Znaczy, czasami jest tak, to się zdarza, że chcemy coś zrobić dobrze, a wychodzi nam źle, tak? To takie, tak jak po angielsku się nazywa, do-gooders, tacy, którzy chcą naszego dobra, a im ciągle nie wychodzi. Najczęściej to są politycy. Tak, no i robią głupstwa za głupstwem, niby mówią, że to będzie dobrze, że tam rozdamy wam pieniądze, będzie fajnie, a potem się okazuje, że jest jeszcze gorzej. Więc może właśnie najpierw nie poprawiajmy tego świata, aż taki zły może on nie jest, tak? Właśnie, że zastanówmy się dwa razy, zanim właśnie będziemy chcieli tutaj zrobić coś lepiej, bo wyjdzie gorzej. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie fundujemy sobie przerwę i o tyle modyfikujemy plan, że nie w pół do pierwszej, a powiedzmy pięć po w pół do zaczniemy. Bardzo dziękuję za referat. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zaczynamy drugą część. Te dwa dzisiejsze referaty, wbrew pozorom, one są ze sobą połączone. Tu się ośmielę taką tezę hipotetyczną postawić, że no nie światy możliwe, ale sytuacje możliwe zawarte są w genach. I to jest, myślę, jakiś potężny argument przeciwko erzacyzmowi, a na rzecz realizmu. Będzie w referacie mowa o genach. Przedstawię może prelegenta, pan doktor Paweł Łoś. Przepraszam, pan może być uczulony, dla mnie mój doktorant z Wydziału Filozofii, pan Paweł Łoś, jest doktorem, ponieważ półtora roku temu, w marcu 2021 roku, odbyła się publiczna obrona jego doktoratu, przyjęta pozytywnie przez komisję doktorską, natomiast nie zatwierdzona do dnia dzisiejszego przez wyższą instancję, ale sprawa jest na dobrej drodze. Doktorat miał tytuł Spór adaptacjonizmu z antyadaptacjonizmem o religię na gruncie filozofii biologii. Tak z pamięci podaję ten tytuł, nie wiem, czy się pomyliłem. Adaptacjoniści to są ci, którzy twierdzą, że religia w odniesieniu do religii. Religia jest narzędziem przyrodniczym, narzędziem służącym przeżyciu gatunku. Natomiast antyadaptacjoniści temu przeczą. No, pan Paweł, ja bym tutaj winę zrzucił, powiem metaforycznie, na świętej pamięci profesora Wolniewicza. Nieszczęsny los pana Łosia. Myślę, że stąd się wziął w odniesieniu do doktoratu, że za bardzo wziął sobie do serca
filozofię Wolniewicza, to znaczy podchodził do zagadnienia metafizycznie, pozwolił sobie na krytykę pewnych nietykalnych koncepcji empirycystycznych współczesności i stąd jakby niechęć. Mniejsza o to, mamy o genach i o genach wedle Wolniewicza i oddaję panu głos. Dziękuję. Temat referatu brzmi geny, a przeznaczenie w ujęciu Bogusława Wolniewicza. On będzie podzielony na dwie takie części. Pierwsza to będzie oczywiście przedstawiona myśl i poglądy profesora. Natomiast druga będzie się skupiać, nieco krótsza, na kilku, przede wszystkim czterech spojrzeniach na rolę genów dla ludzkich zachowań. Tam będą przedstawione przykłady i jakieś odniesienia do właśnie myśli profesora Wolniewicza. Dla tematu niniejszego referatu oczywiście najbardziej kluczowe znaczenie ma esej o idei losu, ponieważ omawia w nim Wolniewicz w kontekście myśli tychicznej ideę przeznaczenia. Otóż według Wolniewicza przeznaczenie stanowi obok przypadku jedną z dwóch składowych idei losu. Cytuję profesora. Nasz los jest wypadkową tych dwojga, przeznaczenia i przypadku. W tych składowych łatwo rozpoznajemy obie idee greckie. Przeznaczenie to przecież grecka moira, to co los nam przydzielił, a przypadek to grecka tyche, to co się nam losowo przytrafia. Koniec cytatu. Wspólną i główną cechą przeznaczenia i przypadku jest to, że znajdują się one poza zasięgiem ludzkiej woli. Bo na to, co w nas trafia lub też co jest nam przeznaczone, nie mamy żadnego wpływu. Przeznaczenie i przypadek, traktowane łącznie jako los czy zrządzenie losu, jak czasami się mówi, przychodzą więc niejako z zewnątrz, spoza naszej woli, w przeciwieństwie do naszego działania, stanowiącego przejaw woli. Wolniewicz podkreśla, że obie składowe losu nie są od siebie niezależne, gdyż łączy je pewna dialektyczna zależność. To znaczy, przeznaczenie ma udział w tym, co przypadkowe i vice versa. Przypadek ma udział w tym, co przeznaczone. Owa dialektyka dwóch wektorów losu polega na tym, że wzajemnie się one modyfikują. Lecz skupmy się teraz zgodnie z tytułem referatu na jednej składowej losu, mianowicie na przeznaczeniu, a dalej w kontekście genów. Wolniewicz w iście poetyckim stylu pisze, cytuję, po polu losu hula przypadek, ale granice jego hulanką wyznacza przeznaczenie. Koniec cytatu. Znaczy to, że ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż określonych dokładnie działań nigdy nie podejmą, bo byłoby to wbrew ich naturze. Na przykład ktoś z góry wie, że nigdy nie popełni jakiegoś konkretnego głupstwa. Dodajmy przy tym, że pole losu to dla każdej osoby inny zbiór potencjalnych możliwości, które są kandydatami do faktycznej, czyli zrealizowanej już trajektorii życia konkretnego człowieka. Tak więc według Wolniewicza, który powołuje się tu na słowa Elzenberga, nasza własna, indywidualna natura to tylko inna nazwa przeznaczenia. Świetną zaś ilustracją tego twierdzenia jest zanalizowanie znanego powiedzenia, że okazja czyni złodzieja. Zdaniem Wolniewicza jest nieprawdziwe. Wszak okazja jedynie ujawnia złodzieja. To jest skłonność do złodziejstwa danej osoby. Cytuję. Okazja to przypadek, który sprawia, że złodziejskość skryta w czyjejś naturze wychodzi z niej na jaw. Także dla niego samego, bo przedtem mógł o niej nie wiedzieć. Kraść, gdy tylko można, takie zdarzenie musiało już mocą przeznaczenia leżeć w polu jego losu. W czyim nie leży, ten nie ukradnie, choćby mógł. Koniec cytatu. Zatem racjonalnie pojęte przeznaczenie, czyli oczyszczone z treści przesądnych, ogranicza sferę przypadku. Ogranicza to, można dodać, tutaj jest dość ważnym dodatkiem, ponieważ możemy podać wiele przypadkowych sytuacji, na przykład wypadek samochodowy, w którym, prawda, ginie niewinna osoba, mimo że z natury byłaby na przykład bardzo rozsądnie poruszająca się po drogach, prawda, jednak ginie, czyli ogranicza, ale ten, kto z natury jest, jeździ bezpiecznie, z natury jest ostrożny, on ma mniejsze prawdopodobieństwo, że popełni błąd i na przykład zginie w wypadku. Jednak z drugiej strony Wolniewicz zaznacza, że pomiędzy przeznaczeniem i przypadkiem zachodzi też zależność odwrotna.
Otóż w tak zwanym wyższym porządku zdarzeń, więc w takim, który zarówno nas poprzedził, jak i nas przetrwa, przeznaczenie człowieka również przydzielił mu przypadek. A żeby to sobie uświadomić, trzeba przyjrzeć się bliżej tej sztywnej ramie naszego przeznaczenia. Wyznaczają ją mianowicie trzy niezależne od siebie czynniki przyrodzone. Są to po pierwsze nasz genotyp, to znaczy jacy się urodziliśmy, nasza epoka, to znaczy kiedy się urodziliśmy i nasza wspólnota plemienna, to znaczy wśród jakich urodziliśmy się ludzi. Co też może być utożsamiane z ojczyzną, jako że składają się na nią trzy wielkie wspólne rzeczy. Mowa, ziemia i pamięć, stanowiące oczywiście o tożsamości wspólnoty. Genotyp, epoka i ojczyzna są wyznacznikami ludzkiego przeznaczenia, ponieważ nie są kwestią naszego wyboru. Według Wolniewicza najważniejszy z nich jest genotyp. Pisze on zaś o tym w ten sposób. Przewrót w biologii, jaki dokonał się w drugiej połowie XX wieku, ujawnił, w jak ogromnej mierze nasz genotyp wyznacza nasz fenotyp. Całą naszą indywidualną konstytucję cielesną i duchową. Od zdrowia i aparycji poczynając, a na inteligencji, temperamencie i charakterze kończąc. Nasz genotyp jest naszą naturą, a nasza natura to my. Koniec cytatu. Ta konstatacja jest także udowodniona w następnym akapicie. Cytuję. Nie jest tak, że tu ja, a tam moje geny. Bo te moje czynne geny to właśnie ja. Koniec cytatu. Zdaniem Wolniewicza prekursorem tej świadomości w odniesieniu do znaczenia genu dla losu czy w życiu człowieka był Nietzsche. Współczesnym zaś myślicielem, który doszedł do tego samego wniosku, był według profesora Popper. Wolniewicz zaznacza, że tak zwana nowa biologia zmienia cały dotychczasowy sposób myślenia człowieka o sobie i otaczającym go świecie. Pierwszy zrozumiał to Lem, podkreśla Wolniewicz. Z genami się nie wygra, z własnymi, ani rzecz jasna, z cudzymi. Albowiem genetycznie uwarunkowana indywidualna jakość, czy to zębów, charakterów, czy inteligencji, jest naszym przeznaczeniem. Tyczy się to też między innymi sprytu, wdzięku czy samodzielności myślenia, które są darem losu, bo po prostu zero-jedynkowo posiada się je albo nie. Stąd Wolniewicz sądzi, że nowa biologia idzie w kierunku tychizmu, zatem stroną filozofii, która dostrzega i w pełni ceni wielką rolę, jaką w życiu człowieka odgrywa element losu. W ujęciu Wolniewicza ta filozofia losu, wyzierająca choćby z pism Miłosza, Lema czy też jego samego, w przeciwieństwie do tak zwanego antropizmu, głosi przewagę losu nad człowiekiem. Mówiąc obrazowo, człowiek nie jest kowalem swojego losu, ale jego tragarzem. A tym samym człowiek jest poddanym losu. Wszak to los przeznaczył każdemu z osobna człowiekowi daną naturę i zsyła na niego pewne przypadki. Wolniewicz zaznacza, że genotyp, jako to, co wrodzone i stałe, jest dominantą ludzkiego przeznaczenia. I to już na samym początku naszego istnienia, czyli w zygocie. To jest po wybuchu wielkiej energii życiowej wyzwolonej chwili połączenia się dwóch komórek rozrodczych, matki i ojca. Ten wybuch wrzuca każdego z nas nie tylko w istnienie, ale także określa nasze przeznaczenie. Wtedy to bowiem decyduje się płeć danej osoby, a płeć determinuje dwa nader różne losy człowieka. Cytuję. W zygocie jest już nasza dusza, choć jeszcze uśpiona, jak w narkozie. W języku genotypu zapisana jest tam cała nasza indywidualność intelektualna, emocjonalna i moralna. Wszyscy zaczynaliśmy od zygoty. Poczęcie to w naszym życiu chwila zero. Od niej biegnie nasz licznik. Koniec cytatu. Wolniewicz wskazuje na istną loteryjność połączenia tych dwóch genomów, macierzyńskiego z ojcowskim, dla utworzenia unikatowego genotypu potomnego. W wyniku bardzo złożonego, kombinatorycznego procesu mejozy może powstać niewyobrażalnie ogromna liczba potencjalnych wersji tego genotypu, około 100 bilionów. Stąd prawdopodobieństwo złożenia z dwóch genomów rodzicielskich ściśle określonego genotypu jest bliskie zero, to znaczy jak 1 do 100 bilionów. To 1 i 14 zer. Wczoraj sprawdzałem. Jej losu nie było, przepraszam, jedynka, nie. Tam nie było podane prawdopodobieństwo 1 do 2 do 23. Tak. No właśnie. Ale to jest to samo. To też o tym... Gdzieś tam chyba w którejś wersji drukowanej, bo to kilka razy było drukowane w edukacji filozoficznej i w książce, to gdzieś tam pamiętam, pada to przez samego autora napisane, że 1 i 14 zer,
Wczoraj sprawdzałem, tak to chyba jest. No więc to nie jest zero dosłownie, ale jeden do tych 100 bilionów to jest praktycznie zero. Znaczy chodzi o to, jakie jest prawdopodobieństwo, że z konkretnej matki i z konkretnego ojca każde z nas się wzięło. No praktycznie zerowe prawdopodobieństwo. Bardzo proszę. To też o tym, kim się rodzimy, czyli kim się stajemy, decyduje czysty przypadek. Zatem to on wykreślił nasze przeznaczenie, to wszystko, co się z nim wiąże. Traf na loterii życia jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ bez liku tak wielu innych potencjalnie istniejących możliwości, przypadek na chybił trafił, jak popadnie. Jak pisze profesor, wybrał jednak nas oraz to nasze przeznaczenie. Według Wojniewicza przeznaczony nam już w zygocie los, więc i przeznaczenie, odnosi się też do regulatywnych zasad naszego myślenia o życiu i świecie, szczególnie typów osobowości, na przykład rzeczonego już tychizmu i antropizmu. Tych zasad, w przeciwieństwie do jakichś naszych poglądów, nie możemy sobie dowolnie wybrać. Cytuję. Mamy je nie w głowie, lecz w trzewiach, jak w grupę krwi, albo jak swą prawo lub leworęczność. Własną zasadę regulatywną można sobie co najwyżej uświadomić. Zmienić ją nie jest w naszej mocy, ani w mocy czyjejkolwiek perswazji czy argumentacji. Bo ta zasada to właśnie my, nasz los. Koniec cytatu. Wojniewicz ten nasz wgląd w genetyczny mechanizm człowieczego losu uznaje za coś zarówno wspaniałego, jak też przerażającego. Coś, co za Pawłem Hercem uznaje nie na naszą miarę skrojone. Myślę, że można tu dodać, iż chyba miał na myśli profesor tą całą inżynierię genetyczną, że być może coś można polepszyć u człowieka, ale jest pewna też i groźba, prawda? Ogromna groźba manipulacji genetycznej, tak. No dalej. Tak, ale też miał na myśli to chyba przede wszystkim, że to są jakieś sprawy nie do pojęcia, te liczby, te prawdopodobieństwa, ta szalona rozpiętość właśnie między przypadkowością a koniecznością, no, że to są jakieś rzeczy nie na ludzką głowę, chociaż skoro jestem przy głosie, sekundę zajmę, no to tylko przypomnę, że większość starożytnych filozofów to byli natywiści. Oni nie mieli pojęcia o genach, no ale to Państwo pamiętacie, Platon mówił chyba w Państwie, że to są ludzie z domieszką złota, srebra i brązu w duszy i to z przyrodzenia tacy ci ludzie na świat przychodzą z domieszką złota. No to jest natywizm, więc profesor Wolniewicz kiedyś mówił, że 100-tysiącletnie doświadczenie historyczne ludzkości no, sprawiło, że takie poglądy się w starożytności wykształtowały. No i Epikur był natywistą, też przyjmował, mimo że wedle epikurejczyków my jesteśmy konstrukcją atomową, to jest jakiś trzon atomów, z którego, prawda, jakiś zalążek, chyba zalążek się tam pojawia, atomowy zalążek, z którego Paweł Łoś się ukształtował i Paweł Okołoski i każde indywiduum. Bardzo proszę. Tak więc zdaniem Wolniewicza genotyp określa nasze przeznaczenie, w tym osobowość. I właśnie tę kwestię teraz poruszę. Lecz sprawa ta wymaga wnikliwszej analizy, gdyż nie sam genotyp ją wyznacza. Choć jak się przekonamy, nadal odgrywa on tu kluczową rolę. Otóż w osobowości wyróżnia Wolniewicz trzy warstwy jej podatności na wpływ otoczenia i odpowiednio każdy z nich przypisuje jakieś mniejsze lub większe znaczenie genotypu. Warstwa pierwsza, zewnętrzna, jest społecznie giętka, czyli łatwo się ją ukształtuje. Wolniewicz nazywa ją też adaptacyjną. Wpływają na nią naciski społeczne otoczenia i jego doraźne sankcje. To na przykład kara za złe zachowanie ucznia. Tę warstwę kształtuje świadomość istnienia społecznych reguł gry, a ich respektowanie bierze się z obawy przed sankcją za ich naruszenie. To jest sama nawet groźba sankcji może odnieść pożądany społecznie efekt. Ponadto ważna jest świadomość braku szans na wygraną z grupą, która jest od jednostki silniejsza fizycznie i moralnie. Charakterystyczną cechą tej warstwy jest to, że po usunięciu groźby sankcji osobowość wraca do swojego przyrodzonego kształtu. Stąd wynika też giętkość czy sprężystość warstwy zewnętrznej. Warstwa druga, pośrednia, to jest środkowa, jest już tylko społecznie plastyczna, czyli trudno się ją kształtuje. Wolniewicz nazywa ją też cywilizacyjną. Przez to, że jest trudniej formowalna, pozostaje trwale nagięta, jak żelazo pod młotem, stąd jej plastyczność. Tę warstwę stanowią nabyte zazwyczaj w dzieciństwie cechy osobowości.
Są to w szczególności odruchy wdrażane jednostronnym i długotrwałym naciskiem otoczenia oraz nawyki nabywane poprzez naśladownictwo panujących zwyczajów. Ponadto zalicza się do nich dobre maniery i gusta. Od kształtu tej warstwy zależy, jakie są dla danej osoby zachowania nie do pomyślenia. Warstwa pośrednia współtworzy nasz los, gdyż kształtują ją epoka, w jakiej przychodzi nam żyć i wspólnota, w jakiej wzrastamy. Więc dwa z trzech czynników ludzkiego przeznaczenia. Warstwa trzecia, wewnętrzna, jest społecznie sztywna, czyli nie daje się jej wcale kształtować. Tę warstwę stanowi całe usposobienie danej jednostki, jądro jej osobowości. Warstwa ta pozostaje odporna na wszelkie groźby, prośby, jak też na jakiekolwiek perswazje czy manipulacje. Jej jądro jest twarde jak diament. To jest najwyżej, można je strzaskać, ale nigdy zgiąć. Przyjrzyjmy się teraz, jakim zdaniem Wolniewicza udział mają nasze geny, to znaczy genotyp, na kształtowanie się tych trzech właśnie warstw ludzkiej osobowości. Otóż kształt warstwy wewnętrznej, trzeciej, w całości zależy od danego genotypu, a więc zostaje określony w chwili zero, to znaczy już w zygocie. Zatem jest to wyrok losu, gdyż z jednej strony jest to wynik przypadku, czyli pewnej mieszaniny genów, a z drugiej przeznaczenia, które jest odzwierciedlone w całym naszym dalszym życiu, konkretnych zachowaniach, sposobach myślenia i tym podobne. Wolniewicz stwierdza, że na bazie tej oto warstwy, cytuję, takim czy taką będziesz, lękliwym lub śmiałym, prawdomównym lub kłamliwym, samodzielnym w myśleniu lub naśladowczym i tak dalej, wszystkich współrzędnych ludzkiego usposobienia. Chcieć ten wyrok zmienić, to daremnie spierać się z losem. Skłonność do takich sporów, jeżeli u kogoś jest, też zresztą bywa już zapisana w tej warstwie. Koniec cytatu. Mimo to ta warstwa może się zmieniać, ale jedynie populacyjnie. To jest może podlegać zmianom jej statystyczny rozród społeczny. Eliminacja nosicieli danych genów jest w stanie sprawić, że ich udział w puli genowej populacji z czasem się zmieni. Na takiej zasadzie według Wolniewicza powstawały w przeciągu 10 tysięcy lat różne rasy psów z udomowionego wilka. Jest to tak zwany dobór sztuczny. Zasygnalizował to już Miłosz, gdy zauważył, że przez 70 lat istnienia ZSRR wyeliminowano ogromną liczbę ludzi szlachetnych, prowadząc do zachwiania normalnego składu genowego populacji Rosjan. A podobnie jakieś grupy społeczno-osobnicze, np. chorych, eliminuje też eugenika, która z nieprzewidywalnymi skutkami narusza normalny skład puli genowej populacji. Natomiast pozostałe warstwy, czyli pierwsza, zewnętrzna i druga pośrednia, chociaż wydają się całkiem niezależne od genów, gdyż na ich kształt wpływają rozmaite naciski społeczne, to jednak nie jest tak do końca. Otóż wynika to z tego, że usposobienie jako zależne od genotypu określa również stopień, w jakim te dwie warstwy danego osobnika są podatne na wpływ otoczenia. Tytułem uzupełnienia powyższego wywodu warto dodać, że Wolniewicz zawarunkowany genetycznie uważa też melioryzm, a więc znane przeświadczenie, że nikt świadomie nie dąży do złego, wszyscy dążą stale in meliora ku lepszemu. Otóż dla Wolniewicza melioryzm stanowi rys osobowości głęboko wyryty w danym genotypie. Tak więc melioryzm człowiek się rodzi, a nie staje, to znaczy wraz z upływem lat czy z nabywanym bagażem doświadczeń. Melioryzm jest cechą trwałą, niezmienną, a tylko w późniejszym czasie znajdującą wyraz w wielu rozmaitych naszych sądach na ważkie sprawy, między innymi na temat natury ludzkiej. Tu akurat skorzystałem już z innego artykułu znajdującego się w 5 tomie Filozofia wartości post factum. Szczególnie zaś dotyczy to naszego podejścia do kwestii samej wrodzoności ludzkiego charakteru. Otóż wedle melioristów charakter jest przynajmniej w jakimś stopniu nabyty i stąd dopuszcza się w nim pewną zmianę. To jest diagnozuje się u nich wiarę w plastyczność natury ludzkiej. Kończąc ten temat, można zaznaczyć, że dla Wolniewicza jest dlatego też zrozumiałe samo przez się to, iż w ludzkiej populacji odsetek melioristów z urodzenia jest najpewniej stały, choć historycznie zmienny bywa jego wpływ na życie społeczeństw. Wolniewicz przytacza rzekomy dowód melioristów na rzecz tezy o charakterze nabytym, a nie wrodzonym. Otóż przedstawia się on następująco.
Punkt pierwszy. Bliźnięta jednojajowe wykazują też różnice charakterologiczne. Jest to, w dalszym ciągu przekonamy się, że profesor nie pisze, że wszystkie bliźnięta jednojajowe. To jest bardzo ważne. Bo prawdopodobnie z tego, co będziemy czytali na temat zdania czy danych genetyków, no będziemy wiedzieć, że bliźnięta jednojajowe jednak w dużym stopniu są identyczne. Ale tutaj profesor zakłada, że istnieją takie przypadki, że wykazują one różnice charakterologiczne. Na tym zresztą polega ten rzekomy dowód melioristów. Punkt drugi tego rzekomego dowodu. Punkt drugi. Wrodzone różnice w fenotypie oznaczają różnice w genotypie. Punkt trzeci. Stąd, jeśli różnice charakterologiczne tych bliźniąt byłyby wrodzone, to odpowiadałyby im jakieś różnice w ich genotypach. Punkt czwarty. Jednak ich genotypy są identyczne. Pięć. A zatem ostatecznie mamy wniosek, różnice charakterologiczne bliźniąt jednojajowych nie mogą być wrodzone. Ergo są one nabyte. Wojniewicz zaznacza, że choć jest to argument formalnie poprawny, to jednocześnie zawiera błąd materialny, który czyni cały dowód błędnym. Chodzi o to, że dane bliźnięta jednojajowe nie muszą być w genotypie identyczne. A jeśli są, to znaczy jedynie, że mitoza, podział komórki dający początek dwóm blastomerom, była mitozą doskonałą. To jest dwa potomne blastomery pochodzące z jednej zygoty rzeczywiście są takie same. Jednak mitoza może być też niedoskonała. I niewykluczone, podkreśla profesor, że zachodzi dość często. W jej trakcie pewne geny ulegają mutacji, co w konsekwencji czyni bliźnięta jednojajowe osobnikami nieidentycznymi genotypowo. Możliwe, że wynika to z istnienia jakiegoś biologicznego mechanizmu, podkreśla Wolniewicz, którym natura broni się przed wydawaniem na świat genetycznej chimery. Gdy podczas niedoskonałej mitozy nie dojdzie do rozdzielenia dwóch różniących się blastomerów na dwa już jednorodne, bo osobne genotypy znajdujące się w dwóch bliźniaczych organizmach. Potwierdzenie tej hipotezy oznaczałoby, że występujące różnice genotypów u bliźniąt jednojajowych stanowią nawet warunek ich powstawania. To znaczy częstość urodzin bliźniąt jednojajowych odpowiadałaby częstości groźby pojawienia się genetycznej chimery. Teraz właśnie przejdę do drugiej części wystąpienia. Będzie to przegląd kilku wybranych stanowisk genetyków w zakresie roli, jaką spełniają geny w kształtowaniu natury ludzkiej, losu człowieka, czy też jego osobowości. Wpierw wspomnijmy, że jeśli chodzi o ideę losu, czyli o zwrócenie przez Wolniewicza uwagi na rolę przypadku i przeznaczenia dla ludzkiego życia, to od razu może przychodzić na myśl Jacques Monod, biochemik, którego słynna książka z 70 roku pod tytułem Przypadek i konieczność z zakresu filozofii i biologii stanowi znaczącą próbę uświadomienia ważkości tych dwóch idei, z tym, że przeznaczenie zostaje zastąpione tu przez słowo konieczność. Monod zaprzęga te dwa pojęcia do objaśnienia mechanizmu biologicznej ewolucji i praw genetyki molekularnej. Jest to po prostu dalszy ciąg konsekwencji odkrycia przez Watsona i Cricka kodu genetycznego, DNA, dzięki któremu zaczęto poznawać prawa rządzące życiem i ich konieczność. Pokazuje to, że abstrahując od dzielących poglądów na świat naturalistów i antynaturalistów, istnieją wartościowe idee jakoś im wspólne. I teraz przejdę dalej już do tych czterech genetyków. Pierwszy to Teodozjusz Dobrzański, współtwórca syntetycznej teorii ewolucji, czyli tak zwanej nowoczesnej syntezy, syntezy teorii ewolucji i genetyki, mówiąc ogólnie. Można powiedzieć, że jeszcze dodać, że jego praca pod tytułem Genetics and the Origin of Species, jej pierwsze wydanie miało miejsce w roku 1937. Cytuję Dobrzańskiego. Wyposażenie genetyczne osobnika jest jego naturą biologiczną. Każda istota ludzka ma zatem swoją własną naturę, indywidualną i niepowtarzalną. Natura człowieka jako gatunku rozpada się na wielką mnogość natur ludzkich. Każdy człowiek rodzi się z naturą, która stanowi absolutną nowość we wszechświecie i która nigdy się więcej nie pojawi. Każdy człowiek więc, z wyjątkiem bliźniąt monozygotycznych, czyli jednojajowych, ma naturę odmienną od wszystkich innych ludzi. Istota ludzka nie rodzi się oczywiście jako tabula rasa, karta niezapisana.
Ten biologiczny fakt nie jest sprzeczny z zasadą, że wszyscy ludzie rodzą się równi. Równości nie należy utożsamiać z identycznością, podobnie jak genetycznej różnorodności z nierównością. Niekoniecznie trzeba się urodzić bliźniakiem monozygotycznym, aby być równym wobec Boga, wobec prawa, wobec możliwości równego startu życiowego. Koniec cytatu. Akurat tutaj cytowałem z książki, którą wydał w latach 60., 64., a w 68. w języku polskim Dziedziczność o natura człowieka. Dobrzański jasno zaznacza, że większość różnic między ludźmi zawiera się na osi od przyczyn wyłącznie genetycznych do przyczyn wyłącznie środowiskowych. Tak więc jest różny udział składowej genetycznej i środowiskowej. W większości przypadków. Zatem uznaje on rolę kultury dla kształtowania danych cech człowieka, ale formułuje też pewien rodzaj genetycznego determinizmu. Otóż podkreśla, że istnieje związek między genotypem a zachowaniem, że nie tylko takie ludzkie cechy, jak na przykład rysy twarzy, kształt i kolor oczu czy włosów podlegają wpływowi genotypu, ale także inteligencja, osobowość i charakter. Dodaje przy tym, że należy właściwie rozumieć, na czym polega owo determinowanie cech przez geny. Otóż genotyp określa normę reakcji dla konkretnego człowieka. Wyznacza ją zaś całkowita suma reakcji rozwojowych, jakie należy się spodziewać po nosicielu konkretnego genotypu w każdym możliwym środowisku, a więc zarówno fizycznym, jak też kulturowym. Geny nie determinują takich cech, jak na przykład skłonność do popełniania przestępstw czy pociąg do palenia. Geny determinują tylko reakcję danej jednostki na oddziaływanie środowiska, w jakim żyje. Dodajmy tu, że Dobrzański opatruje to słowo cechy w cudzysłów, bo cechy to oczywiście nie skłonności czy dyspozycje do zachowań. Geny właśnie determinują skłonności i nic innego. Jak się te skłonności rozwiną, zrealizują, w jakie cechy organizmu przejdą i w jakie sprawności działania, to jest już skomplikowana rzecz interakcji środowiska i genów. Innymi słowy, genotyp wyrabia w nas predyspozycję do raczej takiego, a nie innego sposobu zachowania w pewnym układzie okoliczności. Tak więc geny są wyposażeniem, z którym nowonarodzony człowiek wchodzi w życie, ale ich właściwą funkcją jest inscenizacja dla wzajemnego oddziaływania między rozwijającym się osobnikiem i jego środowiskiem. To też genotyp czasem jest, ale najczęściej nie jest nieubłaganym fatum, pewną grą w kości o przeznaczenie, jak pisze, bo nie przesądza z góry tego, że niezależnie od okoliczności ludzie muszą zachowywać się w jakiś ściśle określony sposób. To byłby właśnie ten pierwszy punkt widzenia genetyka. Drugi... Trochę skomentuję tak na bieżąco, trochę to jest bardziej miękkie niż stanowisko Wolniewicza. Tak, to wyczuł. Tak. Drugi genetyk to Steve Jones. Będę się opierał na jego takiej książce. To jest oczywiście popularno-naukowa Bóg, geny i przeznaczenie, co mamy we krwi. Tutaj już mamy akurat nieco kontra w stosunku do Dobrzańskiego, bo choć Wolniewicz w pewnym stopniu oczywiście z Dobrzańskim się nie kłóci, że tak powiem, to jednak więcej mamy wspólnych cech z tym genetykiem. Przynajmniej tak zauważam, nawet sam tytuł świadczy, prawda? Że już pisze o przeznaczeniu. Steve Jones dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że geny nie mogą decydować o wszystkim, co będzie nas w życiu cechować. Wszak podwójna helisa DNA, jak pisze, nie zawiera treści moralnych, ale w kontekście ich wpływu na człowieka można używać pojęcia losu i przeznaczenia. Otóż podkreśla on, że uzasadnione jest pojmowanie biologii jako czynnika determinującego ludzki los. Nikt z nas bowiem nie jest w żadnym stopniu wolnym duchem, który został wyzwolony od ograniczeń w momencie porodu. Ludzkie życie jest określone przez geny, gdyż w istotnej mierze ważą na ludzkim losie, a przynajmniej wyznaczają granice jego przeżywania. A zatem nasze przeznaczenie przynosimy ze sobą na świat. Najbardziej ewidentnym tego przykładem jest to, że integralną częścią naszego jestestwa, a więc losu, jest zaprogramowana genetycznie śmierć każdego z nas. Wszystkie poza nowotworowymi komórki naszych organizmów są podporządkowane nieuchronnie przypisanej im konieczności śmierci. Tak więc geny zabijają, jak pisze Jones.
podkreśla, że aż 2/3 ludzkiej populacji umiera za sprawą przyczyn związanych z biologicznym czy genetycznym właśnie dziedzictwem. Chodzi o takie przyczyny jak dziedziczone choroby czy skłonności do nich, które muszą wcześniej lub później dać o sobie znać w sposób negatywny, jak i także o kwestię na gruncie czysto komórkowym. W tym drugim przypadku chodzi o tak zwany biologiczny stoper, który jest nastawiany w momencie narodzin dziecka. Gdy działa on bez zarzutu, to odmładza geny, w cudzysłowie. A gdy się w cudzysłowie zepsuje, to oznacza, że komórki przechodzą w stan pewnego uśpienia lub obumierają, gdyż nie są już dalej w stanie kopiować DNA. Odpowiadają za to telomery, swego rodzaju stopery śmiertelnika, czyli ochronne końcówki chromosomów zbudowane z zasad azotowych, które, w cudzysłowie, wystrzępiają się w czasie na skutek pojawiających się mutacji. To znaczy w typowej linii dzielących się komórek 100 zasad azotowych ginie przy każdym podziale. Nowe, odmłodzone chromosomy pojawiają się u narodzonego dziecka na skutek działania genu, który wytwarza enzym telomeraza. Jones konkluduje, cytuję, telomery są czymś w rodzaju nemesis. Czekają na właściwy moment, by strącić swojego gospodarza, komórkę czy człowieka w starość. Lecz surowości genetycznej nemesis nie towarzyszy sprawiedliwość. Nie rodzimy się równi. Liczba tych jednostek u dzieci waha się od 6 tysięcy do około 2 razy tyle. Bliźnięta jednojajowe mają końcówki chromosomów mniej więcej tej samej długości, z czego wynikałoby, że rozmiary telomerów są uwarunkowane genetycznie. Ponieważ telomery zużywają się w określonym tempie, wynika stąd, że niektóre dzieci urodzone z krótkimi końcówkami chromosomów mogą osiągnąć krytyczną długość wcześniej niż inni. Najzwyklejsza, uproszczona i ponura kalkulacja prowadzi do wniosku, że dziecko, którego telomery plasują się na dolnych partiach skali, ma zaprogramowaną długość życia na lat 70, podczas gdy dziecko hojniej wyposażone mogłoby przetrwać jeszcze ze 20 lat. Koniec cytatu. Trzeci genetyk to Dean Hammer. Pisze on, że geny wpływają na wiele widocznych różnic wśród ludzi, począwszy od koloru oczu i wzrostu, poprzez osobowość, a kończąc na inteligencji. Powołuje się tu na jego książkę Geny a charakter, jak radzić sobie z genetycznym dziedzictwem. Zatem człowiek nie przychodzi na świat jako czysta karta, którą następnie zapisuje wychowanie, kultura. Główne dowody tego stanu rzeczy pochodzą z badań nad bliźniętami właśnie jednojajowymi, które nie były wychowywane w tej samej rodzinie, a w znacznie różniących się środowiskach kulturowych. Badacze jednego z nich, Minnesota Study of Twins Reared Apart, w 1988 roku ogłosili swoje intrygujące wyniki, świadczące, że owe bliźnięta wychowywane osobno są w zakresie wielu cech prawie tak podobne jak bliźnięta wychowywane razem. Dowodzi to, że geny wpływają nie tylko na nasz wygląd fizyczny, ale również na postępowanie, odczucia, doświadczenia czy nawet wybory życiowe. Pokazuje to dominację cech dziedzicznych nad cechy środowiskowe. Stąd może wydawać się, że los człowieka jest zapisany w genach, dlatego też należy odrzucić pojęcie swobodnego kształtowania się cech u ludzi i tym samym również istnienie wolnej woli. To też genetyk pisze. Każdy jest kimś wyjątkowym już w chwili poczęcia. Nie jesteśmy jednakowymi bryłami marmuru, z których życie rzeźbi indywidualności. Każdy z nas przychodzi na świat jako ktoś, a resztę życia spędzamy na odkrywaniu, kim jesteśmy. Koniec cytatu. Ale mimo to nie podważam całkowicie roli środowiska, kultury, czyli ludzie mają pewien wpływ na to, kim się staną w przyszłości. Wynika to z tego, że ma miejsce współdziałanie genów i środowiska. Człowiek posiada wrodzony hardware i dalej zaopatrywany jest w określony software. DNA tworzy nasze niepowtarzalne mózgi, ale każdy z nich rozwija się później w niepowtarzalnym środowisku. W efekcie tego współdziałania powstają choćby nasze indywidualne osobowości. Otóż rola natury, czyli genów, sprowadza się do odpowiedzi na środowisko, w jakim się znajdują. Ponadto Hammer dodaje, że nie ma na przykład jakichś genów depresji, homoseksualizmu czy otyłości. Gdyby takowe jednak istniały, to wówczas można by poniekąd przewidzieć przyszłe losy ludzkiego, każdego człowieka, poprzez wykrycie obecności konkretnych genów. Tymczasem mamy odpowiednio pewne geny nastroju, orientacji seksualnej i regulujące masę ciała,
występujące u ludzi w różnych wariantach i zestawach. Natomiast jeden drobny szczegół, to jest jednej litery nukleotydu na 3 miliardy możliwości w obrębie określonej pozycji DNA, decyduje już, że ktoś jest bardziej skłonny do pogodnego samopoczucia, a ktoś inny bardziej do depresji. Czwarty genetyk to John Medina i jego książka pod tytułem Genetyczne piekło. To jest dość wymowne, prawda? Twierdzi on, że badanie biologicznych podstaw zachowania człowieka, to jest natury ludzkiej, jest nadal wielce tajemnicze. Lecz pomost między genami a ludzkimi zachowaniami, łącznie z istotnym uwzględnieniem kategorii emocji, jest w pełni uzasadniony i w znacznym stopniu udokumentowany. Zatem można mówić o istniejących subtelnych związkach między naszym zachowaniem a nukleotydami z DNA. Jednak lepsze ich zrozumienie wymaga jeszcze długiej drogi badawczej. Ponadto zaznacza, że spór wokół dylematu geny czy środowisko w kształtowaniu ludzkiej osobowości jest bezsensowny, bo te dwa komponenty pozostają dla niego nierozłączne. Otóż osobowości powstają w wyniku reakcji naszych mózgów na wpływy środowisk. Geny nie mówią wszystkiego o naszym indywidualnym ja, ale mimo to ich rola jest tu niezaprzeczalna. Dzieje się tak dlatego, że z kształtem poszczególnych niezmierzonych osobowości, czyli tożsamości, jak pisze, nierozerwalnie wiąże się pamięć i zdolność uczenia się. Te zaś mają swoje źródła genetyczne. Medina pisze o danych genach mających związek z pamięcią, które wspomagają proces uczenia się. W związku z powyższymi twierdzeniami genetyków, główny trzon wywodu Wolniewicza, z którym nikt nie może dziś polemizować, dotyczy faktu, że człowiek w momencie narodzin nie jest żadną pustą tablicą, która jest potem od zera kształtowana przez środowisko, w jakim żyje. Kwestią dyskusyjną wydaje się zaś pozostawać m.in. to, na co zwraca uwagę socjobiolog Edward Wilson w książce z 1978 roku o naturze ludzkiej. Cytuję. Problemem jest już nie to, czy ludzkie zachowanie jest zdeterminowane genetycznie, ale w jakiej mierze. Zebrane dowody na rzecz tego, iż dziedziczność jest istotnym elementem składowym zachowania się, są bardziej szczegółowe i bardziej przekonujące, niż skłonnych byłoby sądzić wiele osób, w tym nawet genetyków. Koniec cytatu. Tak więc, jakkolwiek poglądy Wolniewicza w zasadzie są zbieżne ze stanowiskiem genetyków co do znaczącej roli genów w determinowaniu pewnych cech człowieka, to jednak można je konfrontować czy analizować w kontekście problemu, jej miary i rozumienia jej w kategoriach logiki ludzkiego przeznaczenia, idei ludzkiego losu. Tego rodzaju kwestie myślę, że mogą być przedmiotem seminaryjnej dyskusji, do czego Państwa teraz zachęcam. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa? To może ja zacznę znowu. Taka mała uwaga filologiczna może troszkę, bo ja akurat tych autorów czytałem i pan powiedział coś takiego, że trzeba twierdzić, że nie ma czegoś takiego jak gen homoseksualizmu, to teraz już tak nie twierdzi. Teraz już tak twierdzi, bo oglądałem się ostatnio jego wykład właśnie na temat tego, czy można powiedzieć o czymś takim jak gen homoseksualizmu, to twierdzi, że już według najnowszych badań jest możliwe nie pojedynczy gen, tylko oczywiście zespół genów, który odpowiada za coś takiego i co ciekawe, dużo bardziej prawdopodobne jest to, że to jest wyłącznie mężczyzna, bo kobiet nie, on tak twierdzi, więc jakby myślę, że jeżeli gdzieś tam wcześniej pisał, że nie ma czegoś takiego jak gen homoseksualizmu, to dzisiaj by już tak nie powiedział. To jest... Ale to nie stoi w sprzeczności, co to jak sam pan powiedział, że grupa genów, tak? No, że, no, pan powiedział, że jeden gen na pewno nie, ale istnieje grupa genów, która coś takiego determinuje. No i to jest, to nie ma sprzeczności. Jeżeli grupa genów, to genów homoseksualizmu nie ma. No, nie ma. To, nie ma. Niech jest grupa genów. Grupa. No dobrze, wszystko zgodnie. Chodzi mi o to, że to jest genetycznie uwarunkowane, czy środowiskowo. I dzisiaj już wiemy, że to jest jednak genetycznie uwarunkowane. I tak jak mówię, co ciekawe, dużo więcej danych na ten temat jest, jeżeli chodzi o mężczyzn, a u kobiet to jeszcze jest to wciąż wątpliwe. Nie wiem, czy faktycznie istnieje jakaś genetyczna zależność tutaj względem kobiet. A to taki... Proszę, tak szybko. Był chyba nawet taki grecki, mi się wydaje, a propos tego, tej różnicy między mężczyznami a kobietami, taki chyba biolog, trochę mi się tak właśnie wydaje, który twierdził, że w zasadzie
homoseksualizm albo heteroseksualizm u kobiet w zasadzie nie istnieje, tylko to jest właśnie męska specyfika, taka tak, silny podział, a u kobiet właśnie to jest potem, taka jak bardziej spójna. Jak się zagłębiałem trochę w ten temat, nie kompletnie homoseksualizm, tylko po prostu genetycznej fizyczności różnicy, to faktycznie tak jest, że u kobiet jest to jakoś mniej widoczne, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że właśnie homoseksualizm kobiety jest naprawdę kulturowy. Genetyczne, ale czy nie będziemy wypowiadać, bo wiadomo, badania trwają, więc trzeba troszkę się wstrzymać, żeby powiedzieć jednoznacznie. I no, tam było takie też skiważące zdanie, które mi się nie spodobało, że w Helisie generalnie nie ma zapisanych zdań moralnych. No jak to wiem? Jakby w pewnym sensie pewne wspólności moralne właśnie w Helisie generalnie wydaje mi się, że są zapisane. To zresztą też o tym pisał Watson, mówił, że dlaczego, takie zdanie z niego, cząsteczka genowa, ta DNA jest najciekawszą cząsteczką na świecie, dlatego, że tam jest zapisane o nas dosłownie wszystko. Każda informacja. Tylko my jeszcze tego nie wiemy, bo mówi się, że są te śmieci genowe, czyli 95% niby śmieci, to moim zdaniem, nie wiem, czy to się panowie zgadzał, że nie ma czegoś takiego jak śmieci. Że każdy gen na pewno za coś odpowiada, tylko my jeszcze nie wiemy za co. Tutaj na przykład Ian Williams mocno za tym proponował, że no jednak są śmieci, że większość genów to są jakieś poukrywane po chorobach, po obrazach i one nic nie kodują. A mi się wydaje, że tutaj mi się z Williamsem akurat pokłócił, że każdy wie coś koduje, tylko może w różnym stopniu. Znaczy to jest sprawa, żeby tu taką powiedzieć banalną rzecz. To jest sprawa tego kodowania, zwłaszcza ludzkich zachowań, to znaczy tych predyspozycji do zachowań, bardzo skomplikowana, no bo to jest w genetyce wiadome, że to nie ma poszczególnych jakichś fragmentów, które odpowiadają, prawda, dyspozycjom na przykład przysłowiowego genu z homoseksualizmu. Nie ma, ale że te informacje genetyczne, które wyznaczają dyspozycję indywidualną do zachowań, no są przenoszone przez różne elementy jednocześnie tej helisy DNA. No to 3 miliardy par nukleotydów i to diabli wiedzą, jak, co tam z czym się łączy. Stanisław Lem, który, to Państwu przypomnę, w 1957 roku napisał dialogi, to były 4 lata po odkryciu Cricka i Watsona i on już w pełni takie stanowisko wówczas prezentował jak Wolniewicz, tu odmalowany dzisiaj przez pana Łosia, to znaczy taki determinizm, twardy determinizm genowy, no to Lem pod koniec życia powiedział, że jakieś 200 lat potrwa na jego nosa, zanim człowiek się dobierze do tego właśnie mechanizmu, które fragmenty naszej helisy DNA odpowiadają którym skłonnościom. To trzeba 200 lat poczekać przy wytężonych pracach genetyków oczywiście, no bo tam nic nie jest napisane, zajrzymy przez mikroskop i tam nie ma, prawda, napisane homoseksualizm. To wszystko trzeba empirycznie sprawdzić. Tutaj zabrakło nam, mówię nam obu, bośmy konsultowali w czasie wakacji, szukając jakichś cytatów, no przede wszystkim cytatów z tych dwóch noblistów, którzy no, podali do wiadomości strukturę dziedziczenia, z Cricka i Watsona. Chyba po polsku książek zbyt wielu nie ma. No może ktoś z Państwa, może Pan Patryk ma jakieś... To znaczy ja ostatnio skończyłem czytać taką książkę tego Ayana Mahmouda o nowym akcie stworzenia, tak? On tam pisze o cudoli i on tam szeroko cytuje Watsona i Cricka, więc można stąd coś tam pobrać, to też o tej najważniejszej przestrzeni na świecie, to też jest Watsona i Cricka, tylko że mi się wydaje, że ta książka oczywiście jest ważna i tak dalej, tylko ona no jest taka polemiczna mocno, że Williams się chyba trochę boi takiego swojego stanowiska zająć i on mówi, że trochę gen, trochę środowisko wiedzone jest taka... No bo Watsona uznano tego, przecież noblisty odkrywcę DNA uznano go w Stanach za rasistę i wyrzucono go z uczelni, więc to są niebezpieczne bardzo sprawy i tutaj wcale się nie dziwię, że doktorat pana Łosia ciężko szedł. To są bardzo niebezpieczne sprawy. To się czuje, że ci genetycy, powiedzmy, którzy są rozsądni i ważniejsza jest dla nich prawda niż jakieś tam, powiedzmy, kondygnacje, tak jak w tej książce Mimoda, to się czuje, że chcą coś powiedzieć, ale nie mogą. To naprawdę się czuje, jak się czuje. Ale niektóre rzeczy, bo pan tutaj wymienił książkę Wilmuta, a Jan Wilmut to jest ten, przypomnę wszystkim, który owce doli sklonował, więc on się zna na genetyce.
w przeciwieństwie do wielu bibliotecznych genetyków, ten się zna i ta książka ma ponad 20 lat, bo ona gdzieś koło 2000 roku została napisana. I tam jest taka fraza, którą ja od 20 lat na zajęciach studentom przedstawiam. Nie robi to wrażenia, moim zdaniem powinno robić, z którą się zgadzał, pamiętam, profesor Wolniewicz. Otóż Wilmut pisze, I am Wilmut. Ten od owcy doli. Otóż on pisze, że geny nie determinują w sposób ścisły dyspozycji do zachowania. Jeżeli mamy dyspozycja do zachowania X, no to geny determinują w sposób taki, że przenoszą przedziały. Jeżeli tu jest prosta predyspozycja, skoki narciarskie, no to oczywiście tu jest ogromny luz, prawda? Można dojść do jakichś wyników niebotycznych, ale no, jeżeli się jest Adamem Małyszem, ma się genotyp Małysza, no to tutaj będzie 200 metrów, a jeżeli się jest Okołowskim, to będzie 15 metrów. I chodzi o to, że ten fatalizm genów polega na tym, że granice są sztywne. I to samo dotyczy inteligencji. No, inteligencję oczywiście można trenować i należy trenować, ją rozciągać, prawda? Ale w genach już jest zapisana granica i żeby nie wiem, jakie Einsteiny i Carnapy nas wzięły w obroty, no to nie przeciągniemy tej granicy genetycznej. Oczywiście, jeżeli Kaspar Hauser spędził życie w piwnicy, izolowany od społeczeństwa, no to te jego potencjały dyspozycji do zachowań będą niewykorzystane i one się tutaj zrealizują w jakimś minimalnym stopniu. A jeżeli ktoś kończy Oxford, no to jego dyspozycje intelektualne zostaną wtedy rozciągnięte, ale do granicy. I tutaj myślę, jest, mówiąc językiem Tischnera, świnta prawda u Wilmuta podana, że geny te granice podają. Tam jest dokładnie tak napisane, że zbiór możliwości każdego organizmu. Tak. To jest właśnie zbiór możliwości maksymalnych i minimalnych. Każdego organizmu jest zapisany w genach i on to mówi wprost, kiedy ten przeprowadzający wywiad mówi, czy tu środowisko ten zbiór możliwości może ograniczyć, mówi nie. Mówi, że całe granice są genetyczne, a środowisko tylko tutaj wpływa na to, co pan mówi, czyli te... Jest taki piękny cytat, jeden z moich ulubionych ze Stanisława Lema o smudze cienia. To tam w jakichś opowiadaniach takich dla młodzieży o pilocie Pirksie, ale to niezwykłej urody literackiej i myślę wagi intelektualnej. Otóż mówi Lem, że smuga cienia to jeszcze nie jest strefa śmierci. To tam gdzieś w granicach 40 lat się odbywa, kiedy my w tę smugę cienia wchodzimy. Wtedy sobie uświadamiamy te granice. Że wcześniej jeszcze to nam się wydawało, że my tam po 5 fakultetów zrobimy, Nagrodę Nobla dostaniemy, a w tej smudze cienia już wiemy, gdzie są nasze granice. I pisze Lem, przerażające i trzeba to jakoś wytrzymać. Znaczy jeszcze tytułem uzupełniania to, co pan mówił. No myślę, że tutaj Jones nie był ścisły w tym, co powiedział. Po prostu jest ta ambiwalencja, czy niejednoznaczność, że po prostu myślę, że to, że on mówi, że nie ma tam tych zasad moralnych wypisanych w podwójnej helisie. Myślę, że ma na myśli to, iż nie ma konkretnych jakichś tych kulturowych, bardzo szczegółowych zasad, prawda? Jakieś może ogólne, że... Ja myślę, że są konkretne, tylko rzecz polega na tym, że to jest zapośredniczone. To, co jest w genach zapisane, jest zapośredniczone przez rozwój języka, oddziaływanie języka. Język też jest w genach oczywiście zapisany jako pewna potencja. No bo proszę posłuchać, no, jaki mamy stosunek indywidualny, osobniczy do zwłok ludzkich, jest zapisane w genach. Ale to jest zapisane w sposób mechaniczny. No przecież zanim się nasz gatunek pojawił, Homo sapiens, to nas poprzedziły 20 miliony lat życia małp, prawda? Później małp człekokształtnych, później tych hominidów czy hominimów i wszystkie te istoty miały do czynienia ze zwłokami.
Więc nie jest niczym dziwnym, że w genotypie jest zakodowany stosunek do zwłok. U człowieka on jest indywidualny, u innych zwierząt on może być gatunkowy, że po prostu cały gatunek tak się zachowuje. U nas jest to zindywidualizowane. Natomiast później rozum ludzki jakoś odkrywa dzięki językowi, że no spożywanie zwłok jest złem. Więc to jest bardzo zapośredniczone, ale no ja bym był skłonny, tak jak pan Patryk, do takiego stwierdzenia, że tam są moralne skłonności, tylko one są nie wprost oczywiście. Jeszcze jeśli mogę coś dodać, to powiedziałbym jeszcze, że to jest, że to jest tak z tymi grami, że oczywiście środowisko na nie wpływa i tylko w pewnym zakresie, ale na każdego kraju różne środowisko różnie wpływa. Jedni na przykład ludzie mi się wydają w takim środowisku ściśle określonych zasad się dobrze funkcjonują, a inni się z niego wyrywają. Także ten siła oddziaływania środowiska na każdy organizm też jest różna. Są konformiści i nonkonformiści. Tak, tacy, których da się łatwo nagryć, tacy, których się da mniej nagryć. To już jest też genetycznie uwarunkowane. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest taki, powiedzmy, jak profesor Wolniewicz, który co by nie ktoś inny nie mówił, to zawsze swoje zdanie powiem, tak? A zobacz, jak ktoś... No bo w tym fragmencie tekstu profesora Wolniewicza, który pan Paweł tutaj referował, tam gdzie o tych warstwach, ja zresztą przy jakiejś okazji też się powoływałem na ten fragment, tam się mówi, że są te trzy warstwy alfa, beta, gamma. Gamma jest najgłębiej, prawda? Ona jest genetyczna i ona jest sztywna. To tam pamiętam, w tym tekście jest napisane, że w tym sztywnym jądrze, w tej sferze gamma jest zapisana podatność na te wpływy społeczne. Też. Panie Marcinie, ile my możemy czasu jeszcze sobie wykorzystać tutaj w ramach dyskusji? Myślę, że pół godziny spokojnie. Jeżeli tylko będzie taka... Dobra. Pan Jan Zubelewicz, proszę. Dwie uwagi. Jedna o przeznaczeniu, a druga o charakterze społecznym. Otóż Wolniewicz wyodrębnia trzy części składowe przeznaczenia. Genotyp, nasz genotyp, nasza epoka i trzecie to jest... Wspólnota. Otóż ja myślę, że to można by chyba rozszerzyć. Skłaniam się do tego, żeby dwie części niejako dorzucić. Jedna to jest nasza matka. Wolniewicz pisze, jacy zrodziliśmy się, to raczej genotyp, to jacy zostaliśmy poczęci. A potem jest okres płodu i to jest wpływ matki na dziecko. I to jest, nie wiadomo gdzie to podciągnąć, a to jest część, to można by wyróżnić. I to znaczący wpływ matki na dziecko większy niż ojca. To jest jedna rzecz. A druga sprawa w sprawie przeznaczenia, można to odrębić też, z tym, to już jest wtórny czynnik, mianowicie przeszłość określa przyszłość, w tym sensie, że pewne rzeczy wyklucza. Przeżyte doświadczenia wpływają na przyszłość, w tym sensie, że pewnych doświadczeń już nie możemy uczestniczyć w pewnych doświadczeniach. Te takie uwagi w sprawie przeznaczenia. Natomiast druga uwaga to jest, rozważania Wolniewicza mają znaczący wpływ, jak sądzę, czy mogą mieć znaczący wpływ w sprawie rozumienia w ogóle nauk społecznych. Otóż cały czas trwa spór, jakie są twierdzenia bazowe nauk społecznych, w odróżnieniu od nauk ścisłych. Tam sporu nie ma, tam generalnie przyjmuje się pewne aksjomaty, a tutaj tych aksjomatów nie ma i przed naukami społecznymi stoją dwie potężne przeszkody, stały stoją, będą stały. Pierwsza to jest nacisk polityczny cały czas, a drugi to jest pewne założenie antropologiczne, które ma wrodzone założenie antropologiczne, o czym pisze właśnie Wolniewicz. I my tego już nie zmienimy według Wolniewicza, w związku z tym różne metodologie, które są pisane, one są pisane, ale tak metodologie swoją drogą, a my robimy to, co tam uważamy za stosowne. Jeżeli uważamy, że człowiek, który jest dobry, to wszelkiego typu badania tak będziemy konstruować, żeby one potwierdzały naszą tezę. W związku z tym stoimy w nic. My rodzimy się z
z pewnymi błędami społecznymi czy antropologicznymi. Każdy z nas rodzi się z jakimiś, być może na przykład z bezwzględem. I tego nie możemy przekroczyć. A polityka, w polityce z kolei są pewne naciski, żeby przyjąć takie, a nie inne założenia. W związku z tym są też, mogą być naciski, że no, przykładowo głosi się, że człowiek jest z natury dobry, bo też ci, którzy głoszą, mogą uważać, że to nie jest prawda, ale z różnych względów, które mogą głosić, ze względów politycznych. Czy tu jest ogromna, proszę Państwa, ogromne zróżnicowanie w poglądach, no bo są to rzecz jasna poglądy wykraczające poza biologię samą, ale jest ogromna rozpiętość tych poglądów na wpływ genów, na ludzkie zachowania wśród genetyków. Więc mi zależało na tym, żeby Pan Paweł w ramach swojego referatu przedstawił jakieś stanowiska, no, uczonych, którzy na co dzień, jak chleb powszedni, zajmują się badaniem genów, które byłyby zbieżne z poglądami Wolniewicza, bo są oczywiście pośród genetyków także ci, którzy mają zupełnie odmienne stanowisko. Ja zauważyłem, że takim trendem, który dominuje chyba, nie liczyłem tego, ale tak na nosa bym oceniał, który dominuje wśród genetyków, czy w ogóle biologów, to jest coś, co ja nazywam neołysenkizm. To znaczy nie jest to łysenkizm, który zakładał pełną plastyczność gatunków, że tam wieloryby nauczymy, prawda, chodzić na nogach, jak będziemy odpowiednio mocno nad nimi pracować. Tylko neołysenkizm to byłoby założenie, że my jako gatunek mamy pewne skłonności, natomiast indywidualnie żadnych wrodzonych nie mamy, że tu się luz indywidualny zostawia. No. Nieszczęście, jesteś człowiekiem, więc popęd płciowy na ciebie działa, głód i tak dalej, to sprawy gatunkowe, to jest determinizm genów. Ale indywidualnie hulaj dusza, piekła nie ma i tu, prawda, jak trafisz do Oxfordu, to jesteś wtedy święty Franciszek, a jak na wsi skończysz, na wioskowej szkółce skończysz edukację, no to wtedy jakiś tam z ciebie zbój wyrośnie. Więc ten neołysenkizm jest bardzo silnym trendem, negującym genotyp. Natomiast u Wolniewicza jest bardzo mocno powiedziane, że genotyp jest sztywnym wyrokiem losu, prawda? To jeśli mogę tam coś do tego powiedzieć, bo to myślę, że też ważne, troszkę filozoficzne, ale ważne. Mi się wydaje, że właśnie to, o czym mówimy tutaj, trochę obudziło taką ideę, którą już niektórzy wyśmiewali, że to już dawno obalono, i taka powraca do życia, czyli taka platońska anamneza, idea wiedzy wrodzonej, tak? Tak jak na przykład zresztą w tym tekście Wolniewicza czy tym wspomina, że nawet Karol Popper tutaj był zwolennikiem idei wrodzonych i mi się wydaje, że ci neołysenkiści to w ogóle dumowe mi przyjdzie, że są jakieś w sensie idea wrodzona, ale też wiedza wrodzona. Także na przykład we mnie, w Patryku Kosowskim jest niemożliwość nauczenia się całek, chociażby nie wiem ile czasu spędził nad całkami, a wiem, bo próbowałem, to i tak tego nie zrozumiem, tak? I to jest wiedza wrodzona, albo brak możliwości wrodzonej pojęcia jakiejś wiedzy, albo tych neolysykistów. No nie, będziemy go tam maltretować to nawet po tych to w końcu. Śmiało, czy to musi. A pan już w smugę cienia wdepnął jedną. Jeżeli chodzi o tam, to tak, na pewno. I oni właśnie twierdzą, że po prostu nauka, edukacja, tam mają taką powiedzmy mantrę, powtarzają, że trzeba cały czas edukować społeczeństwo, tak jak my ich wyedukujemy, no tacy, co my tak naprawdę siedzimy, to po prostu ich odrzucimy, tak? Że na przykład, idea taka, którą ostatnio poruszaliśmy, że bycie przeciwnikiem przymusu edukacji. No to oczywiście od razu nas pozwalają, to widzicie, żeby ludzie głupi byli, więc trzeba edukować, a oni wtedy tą ideę zmienią. To nieważne, że oni mają argumenty czy cokolwiek, edukacja i my ich pozmieniamy. Nie. Jest wiedza wrodzona i w mojej wiedzy wrodzonej jest to i to, i ja będę tego bronił, ale dla nich to jest nie do pojęcia. Ja myślę, że tutaj są takie dwa elementy składowe, które napędzają to rodzaje myślenie. Jeden ma charakter religijny, a drugi ekonomiczny, czy quasi religijny, w tym sensie, że chcemy opanować los, którego nie znamy, więc wydaje nam się, że jeżeli będziemy kształtować to dziecko na matematyka albo pisarza, odpowiednio oczywiście go tam, wydając pieniądze na korepetycje, czy kupując takie, a nie inne zabawki edukacyjne, no to opanujemy właśnie los i stworzymy człowieka na jakiś obraz, który byśmy chcieli. Więc to jest taka quasi-religijna próba zapanowania nad chaosem.
A druga rzecz to jest ten element ekonomiczny, czyli nieustanne napędzanie potrzeb, kreacja tych potrzeb, żeby wydawać znowu pieniądze na szkolenia, edukowanie i tak dalej, które w gruncie rzeczy no, nie daje nic albo bardzo niedużo, ale poprzez kreowanie takiego charakterystycznego generalnie dla kapitalizmu, przynajmniej tego aktualnego przekonania, że właśnie człowiek jest chowany własnego losu i może osiągnąć to, co chce, jeżeli tylko odpowiednio dużo czasu na to poświęci, no to właśnie nie? Generalnie wydaje nam to pieniądze, te nieszczęście specjalnych rezultatów, ale nam się wydaje, że coś osiągamy. Także takie właśnie dwa główne kwestie religijne i ekonomiczne płaszczyzny, czy takie siły oddziałujące, które kreują właśnie takie przekonanie. Ja jeszcze chciałem tutaj wypowiedzieć swój pogląd na temat takiego zarzutu, który można często usłyszeć w stosunku do poglądów czy to Wilmuta, czy Wolniewicza, że to jakiś kwietyzm jest, albo że to jest jakieś deprecjonujące. No, nie jest deprecjonujące, to jest wielka pociecha, że mamy te potencjały i możemy je wyzyskać. Oczywiście jedne mamy, drugich nie ma. Jedne mamy większe, drugie mamy mniejsze. Jedne mamy do dyspozycji szlachetnych, drugie do dyspozycji nikczemnych. No ale na przykład te szlachetne, jeżeli w sobie odkryjemy, no to my możemy wyzyskać, a żeby wyzyskać, to się trzeba starać. No ale z tego jest radość, prawda? Jeżeli ktoś ma poczucie, że dotarł do granic swoich tutaj możliwości, no to to nie jest deprymujące. Więc tu bym taki pedagogiczny argument odrzucił, że to jest jakiś kwietyzm. Ja powiem, że to nawet jest motywujące do działania. No właśnie. Że przepraszam, że tak się zdziałałem. Odkrywasz w sobie jakąś, powiedzmy, skłonność do filozofii. No to leć w to, no to odłóż się, no to czytaj, no to rób, bo masz skłonność, więc to jest twoje przeznaczenie, więc rób coś z tym, żeby to wyzyskać. Tak? To jest, mi się wydaje, właśnie motywujące do działania, a nie deprymujące. Tak jak... Znaczy, tu są sprzężenia zwrotne, bo musimy mieć potwierdzenie tych swoich wysiłków, prawda? Bo jak pan tłucze głową w ścianę przez 7 lat i nic z tego wymiernego nie ma, no to widać, że to ślepa uliczka jest. No. Bardzo proszę. Czy jeszcze może, tak jak pan profesor powiedział, mogę potwierdzić za pomocą słów Wilsona, że te naciski polityczne mają miejsce i ci tak zwani ultraśrodowiskowcy rzeczywiście, powiedzmy, rekrutują się z pewnych grup społecznych. Jak pisze Wilson, według niego oczywiście ewolucja nie uczyniła kultury wszechwładną, ale pogląd, że społeczne zachowanie się może przybrać każdą właściwie postać, jest nieporozumieniem występującym wśród wielu co bardziej tradycyjnych marksistów, niektórych teoretyków uczenia się oraz wśród ciągle zadziwiająco dużej części antropologów i socjologów. Pan Marcin tu wskazał na te dwa czynniki, jeden ekonomiczny, a drugi ideologiczny, czy religijny, jak pan mówił. One są niezależne faktycznie, to znaczy są tacy ludzie, którzy się sprzeciwiają wpływowi genów na nasze osobowości ze względów jakichś religijnych, ideowych, a są tacy, którzy z czysto takich ekonomicznych. Ale mam takie poczucie, nie wiem, czy państwo się zgodzicie, że decydujący jest ten drugi. Dlatego tym wszystkim ideologom od egalitaryzmu, prawda, to dlatego oni znajdują pieniądze, oni mają zawsze pieniądze, bo za nimi stoi wielki kapitał i to jest czynnik ważniejszy chyba, ten kapitałowy. Nie, raczej ideologia jest ważniejsza niż kapitał, ale to już takie inne. Tak, a dlaczego? Proszę. Dlaczego? Znaczy, jakie by było uzasadnienie, że ideologia jest ważniejsza? Kasa ważniejsza. Nie, no kasa ważniejsza. No ideologie są A i non A. Zwykle są ideologie, które są opozycyjne, prawda? Jedni znajdują kasę, drudzy nie znajdują. Jak to wytłumaczyć? To nie jest sprawa przypadku. Kasa wypada sobie uzasadnienia ideologiczne i tworzy potrzeby. Więc rzeczywiście ja też powiedział, że to wynika generalnie z bazy. No. To raczej te potrzeby ekonomiczne potem są jakoś racjonalizowane poprzez różne prądy intelektualne, kulturowe. Nie, wielkiemu kapitałowi światem rządzi wielki kapitał. Wielkiemu kapitałowi jedne ideologie służą, są dla niego korzystne, a innemu nie służą, jak my na przykład.
To my dolarów nie mamy tutaj na jakieś wyżebrane środki na prowadzenie seminarium, prawda? A inni mają ogromne środki. Dlaczego? Dlatego, że płyną z prądem, a my nie. Ale przekonanie o determinacji genetycznej jest oczywiście, nie służy generalnie kapitałowi. Tak. Nie jest funkcjonalne. A przecież ci wszyscy egalitaryści promują taki tryb życia, żeby tylko wydawać pieniądze i cieszyć się życiem. No i dla wielkiego kapitału to tylko ręce zacierać, prawda? Że tutaj taki styl życia jest promowany. A my promujemy, powiedzmy, taki styl życia, no nie chcę tego słowa używać, bo to może nam życie, ale bardziej ascetycznie i to, co się im nie podoba, tym wielkiemu kapitałowi. No jak to się starać, pracować i ciułać sobie, tak jak to oni już mówią, ciułacze, tak? No jak to? Zresztą trzeba wszystko powydawać, wszystkie pieniądze, bo wtedy życie ma jakiś lepszy smak. No my to się nie zgadzamy. Nawet jak ci nie idzie jazda na nartach, to kup sobie narty, bo to jest w dobrym tonie, każdy człowiek powinien mieć narty, prawda? Jeszcze tam jakieś firmy, nie byle jakiej i tak dalej. Słucham, kiedyś kupiłem w młodości. Ja powiedziałem ideologię, ale raczej powiedziałbym polityka jest tutaj, stoi nad ekonomią. A nie tyle ideologia w sensie polityki. Jeżeli Unia Europejska rozwija się w jakimś tam kierunku, to cele polityczne są realizowane, będą realizowane w Unii Europejskiej, jak można się spodziewać. A ekonomiczne wtórne są. No ale tak się składa, że forsa idzie równolegle do tych interesów. Interesy Unii to interesy Niemiec. No, i Tuska. Dobrze, proszę Państwa. Ja taką kwestię chciałbym poruszyć. To nie jest pytanie, tylko to, co mówił Pan Profesor Kołowski, zdaje się na początku. Kwestię propagandową, że tak powiem, chciałbym poruszyć. Ja sobie teraz czytam na zasadzie słucham audiobook Tomasa Manna, Czarodziejską Górę. No i tam jest taka postać takiego włoskiego literata. I pada tam taka wypowiedź, że człowiek to właśnie, można tak by to powiedzieć, że człowiek to jest właśnie tabula rasa, tylko zapisana atramentem sympatycznym. I ja chciałbym taką właśnie, ja chciałbym, znaczy o tym, że nie jest tabula rasa, tylko wiadomo o co chodzi, po prostu na pierwszy rzut oka nie widać, że ona jest zapisana. Jak właśnie, nie wiem, jeżeli chodzi o tą kwestię propagandową, to ja bym może powiedział coś takiego, że czy taką formułę krótką, która chwytliwą, która opisuje jakąś tą antropologię techniczną Wojniewicza, to właśnie jest coś takiego, że no, według Wolniewicza człowiek to na pierwszy rzut oka to jest właśnie taka tabula rasa, tylko że ta tabula rasa, jak się okazuje, tak jak mówił Lok, tylko że właśnie że to się okazuje, że ta tabula rasa jest zapisana po prostu elementem sympatycznym, prawda? I przebieg naszego życia, zresztą tak chyba też było takie sformułowanie przez chyba tego drugiego wieloletniego, którego pan doktor Łoś przytoczył, prawda? Też było. Dlatego mi to też przyszło do głowy To piękne sformułowanie z tym atramentem sympatycznym. Tak, czyli właśnie też w idei losu mamy to pojęcie trajektorii życia. No to właśnie ta trajektoria życia by w tej metaforze odpowiadała jakiejś zapałce, którą się świeci pod tą kartką. Czyli no, nie wiem, czy to dobrze wyraziłem, tak? Że człowiek to jest właśnie taka kartka zapisana atramentem sympatycznym, no i to, co na niej jest zapisane, to się dopiero ujawnia, jak się ją potrzebuje. A tam nie byle co zapisane, największe tajemnice państwowe zapisane w tym atramentem. Ale właśnie jak się ją potrzebuje, jakimś takim owym. No właśnie, też on tak mówi, że dlatego twierdził, że człowiek, znaczy tak mi się wydawało, człowiek to jest tabula rasa, ale no w zasadzie mi się wydaje, że dlatego, że się urodził przed Georgiem Mendelem, prawda? Który no, tą genetykę stworzył, tak jakby. Taki aforyzm by można sobie wyobrazić. Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał, że to, co profesor Wolniewicz zresztą mówił, że to, co jest zapisane w atramentem sympatycznym, to się ujawnia właśnie w sytuacjach skrajnych. Tak? Nie zawsze się to co dzień się to nie ujawnia. Przykład pierwszy z brzegu. Każdy pewnie z Państwa czytał Henryka Grudzińskiego Inny Świat. Tam jest taka postać Kostylewa, takiego zwykłego człowieka, który niczym się nie wyróżniał, ale jak trzeba było się zachować jak święty, to się zachował jak święty, bo się okazało, że tak i to jest.
człowiek, tak? I powiedział, że mnie nie łuknął i no i skończył, ale wiadomo, że chodzi o to, że po prostu sytuacje skrajne uruchamiają w nas pewne zachowania, o których my nawet nie wiedzieliśmy, tak? Czyli jak musimy się zachować, nie możemy powiedzieć inaczej. Charakter sygnaliczny, więc nie możemy powiedzieć przed jakąś sytuacją, jak się w niej zachowamy. I dopiero właśnie w takiej sytuacji się dowiadujemy. To też ważne. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze? Chciałbym zadać jedno pytanie, też trochę związane z tablicami, natomiast zupełnie innego rodzaju, bo poruszyliśmy znacznie wcześniej temat możliwości technologii skrojonych nie na ludzkie miary. I właśnie chciałem zapytać, jakie panowie byście dopisali przykazania do tablic mierzeszowych związanych z tymi technologiami? Ja bym dopisał takie, nie ruszaj tego, co atramentem sympatycznym zapisano. Zresztą to nie jest żadne moje, prawda, nowum, tylko coś, co się w kulturze pojawia. No znowu Lema można wymienić jako tutaj przedstawiciela głównego. On się sprzeciwiał grzebaniu w genach i jeśli sobie dobrze przypominam, pan Patryk potwierdzi, Ian Wilmut też się sprzeciwia i klonowaniu istot ludzkich i grzeb. No tam mamy wyodrębnione 3000 chorób genetycznych, no i to chwalebne poprawiać i likwidować te błędy genetyczne, ale my nie wiemy, co przy okazji zmienimy. My możemy zmienić w zasadzie wszystko, to jest nieprzewidywalne w tej chwili. Możemy, eliminując chorobę genetyczną, zmniejszyć dziecku iloraz inteligencji albo zrobić z niego zbrodniarza. Nie wiadomo, więc Lem mówił nie tykać i to bardzo ładnie pan sformułował, to by było 11 do dekalogu. Mi się wydaje, że nie jest potrzebne nowe przykazanie, dlatego że grzebanie w genach to jest zabawa w Pana Boga. Tak? A pierwsze przykazanie, nie będziesz miał po prostu z grzebami. Pan Bóg jest od genów. Elegancki redukcjonizm. Ja bym tylko jeszcze jedną rzecz dopowiedział, bo nie wiem, czy pan doktor to wie, ale a ja mówię, bo to odszedł z tego rodzaju instytut właśnie dlatego, że się nie zgadzam na praktyki, które tam były formułowane, czy tam się ma nie zgadzam. I teraz stał się wielkim krytykiem swojego pracodawcy byłego, bo ten właśnie rodzaju instytut, w którym on pracował i stworzył procedury, właśnie w tym przebaniu poszedł. A ja mówię, bo się z tego wypisał, powiedział, że teraz już na starość będzie sobie takim mówcą publicznym i on nie musi już nic wspomnieć z tą instytucją i nie chce, bo jak to mówi, powinno to wkroczyć państwo, mówi wprost i zakazać tego, co tam się dzieje. Nie mówi dokładnie, co on tam robią, ale powiedział, że trzeba tego zakazać, bo to jest właśnie grzebanie w genach. Czy to nie jest trochę tak, że historycznie to musi się stać ze względu na rywalizację choćby mocarstw? Ale mi się wydaje, że pewnie i tak to jest jakieś grzebanie w genach. Bo wszyscy chyba już tak robią. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Jest tych ograniczeń pozwolonych. Dokładnie. Więc jakby zesłałem się nie ma pierwszego przekazania. No ale zesłałem się nie martw po to, żeby wygrać, tylko żeby ono nie wygrało. Nie chodzi o to, żeby nie wiem, nigdy nie doszło do grzebania w genach, tylko żeby jak najpóźniej doszło. No. Tak mi się wydaje. Dobrze, proszę. Przepraszam, mógłbym jeszcze tak szybko do pana Zubernicza pytanie zadać jedno, bo pan profesor mówił o tych naukach w swojej wypowiedzi, tych społecznych. Ale czy właśnie, czy zdanie Wolniewicza to w ogóle nie było? Ja mówię, na błysie wyracjonalnym, w którymś odcinku jest takie właśnie, mówi, wypowiada się, że nauki te prawdziwe, znaczy no, nauki, mógł też powiedzieć o jakichś stwierdzeniach, ale już nie pamiętam, bo pan właśnie mówi, nauki, ale te prawdziwe, czyli matematyka, fizyka, chemia, biologia, to mówią coś tam i tam dalej. To, a właśnie jak pan profesor powiedział, nauki społeczne, no to w zasadzie to można by było powiedzieć, że to nie są nauki, tak mi się wydaje, Wolniewicza, tylko że to są, można powiedzieć, taka słaba filozofia. W duchu Wolniewicza, tak można by powiedzieć, to jest tak zwana, To, o czym teraz mówi właśnie nauki społeczne, to lepiej by się, mówić, nie, to jest humanistyka, no. Znaczy, no tylko, że słaba, czasem dobra, czasem słaba, nie? To jeżeli mogę zrobić małą reklamę, to na moim wykładzie 17 będzie bardzo dokładnie poruszone to, czym jest nauka, czym nie jest. I na przykład
na przykładzie socjologii będziemy myśleć nad tym, czy to jest nauka, czy nie jest, powiedzmy, i jakie to jest relacja do filozofii. I mi się wydaje, że Wolnicz nie zgodziłby się z tym, że tak jakby są nauki humanistyczne i matematyczne. Nie, są nauki i filozofia z jakimiś tam rozgałęzieniami, bo co to jest socjologia? Filozofia społeczna, tylko oni sobie chcieli w ramach. Ale to niech pan nie sprzedaje swojego referatu za 2 tygodnie. Proszę państwa, ponieważ przeciągnęliśmy trochę ze względu na turbulencje różne, więc pozwolę sobie zakończyć. Bardzo dziękuję za uczestnictwo, dziękuję za referat panu Pawłowi. I zapraszam państwa za 2 tygodnie, a jak tutaj ustaliłem z panem reżyserem, w granicach tygodnia powinna być emisja tego naszego dzisiejszego posiedzenia w internecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.